Już 1-2 czerwca widzimy się w Łodzi w Atlas Arena na kolejnej edycji CD Action Expo. Będzie redakcja, będzie masa gier, strefa retro, planszówki, wioska Gothic i wiele więcej. Bilety do kupienia na sklep cdaction.pl lub na miejscu w dniu imprezy. Oficjalnym partnerem CD Action Expo jest Poco. Jeśli chodzi o platformówki, gorąco polecam Hollow Knight. To pięknie wykonana gra z wciągającym światem, trudnymi przeciwnikami i głęboką fabułą. Inna świetna platformówka to Celeste, która oferuje fantastyczną mechanikę skakania i wzruszającą historię. Obie gry są znane ze swojej wysokiej jakości i głębi. Nie zdałaś testu, bo miałaś powiedzieć Mario i byłoby wtedy śmiesznie, ale teraz co mam zrobić? Ach, rozumiem. Mario to klasyk, więc spróbuj Super Mario Odyssey. No dziękuję bardzo. Właśnie o to mi chodziło. Dzięki, cześć. Ktoś nie wie, Dawid się pytał, w co powinien zagrać, jeżeli nie w Crasha, jeżeli chodzi o dobre platformery. Ale pierwsze, co poleciło, to Zelda, więc... Tak, to prawda. Ale to ciekawe, że Zelda poleciło w kontekście Crasha Bandicoota. No bo powiedziałem, że nie chcę grać w Crasha, tylko w jakąś dobrą grę, więc niech mi poleci... Chyba powiedziałeś inną dobrą grę. Nie powiedziałem inną dobrą grę. Po prostu dobrą grę. Ja zaraz zobaczę zapis tej rozmowy. Okej, rozumiem, że po prostu ChatGPT zignorowało twoją złośliwość. Bardzo dobrze. Nie zignorowało. Bo fakty są ważniejsze niż opinie Dawida Bojarskiego. Mało tego, jak powiedziałem, że miała powiedzieć Mario, to powiedziałem, przepraszam, rozumiem, Super Mario Odyssey. Tak, właśnie tak. Dzień dobry wszystkim, słuchajcie podcastu CD Actioner. Jest ze mną Dawid Spikein Bojarski i jego światełko obok niego. Widać je? Widać je, ale to fajnie wygląda. Jest ze mną Krzysiek Bastian Friedenberger, który ustawił to światełko tak, że je widać teraz. To prawda. O, fajnie się świeci. Możesz podświetlić nowy numer retro, który niedawno się ukazał. No chyba nie mogę go podświetlić, bo jest za wysoko. Faktycznie. No to smutno mi bardzo w takim razie. Witamy was. Dzień dobry, drodzy Cześć. Państwo. W kolejnym odcinku podcastu Krzysztof Friedenberger i Dawid. Ja myślałem, że będzie jakiś sequel tego, że witamy w podcaście Dawid Bojarski 11. Powinien coś zrobić z 12, ale nie mam zbyt dużo IQ. Dobra, fajnie. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o nowym Asasynie, o dacie premiery GTA 6, o serialu Tomb Raider, lub jak jesteście z Polski, to Tomb Raider, a nawet Tomb Raider. Polskich cenach gier oraz o aferze z Marvel Rivals i o wielu innych rzeczach. Zapraszamy. Tak. Ja chciałem powiedzieć ważne rzeczy. Przede wszystkim, tak. Jak było w intro, tak i powiem teraz, zapraszamy na CD Action Expo 1-2 czerwca. Atlas Arena Łódź. Będę miał tam prawdopodobnie swój panel. Oprócz tego, że będziemy my jako YouTube, to ja też będę sobie gadał o tym, jak powstaje pismo CD Action, w sensie pod kątem graficznym, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do sarki jakiejś tam. Pewnie będzie więcej wiadomo później. Proszę bardzo, były pytania w komentarzach, co to za miska. Tak, Dawid z niej je, ale to też jest miejsce dla Kirby'ego. Kirby wrócił. Jak ktoś jest weteranem tego podcastu, czyli słyszał ostatnio, nie, to w ogóle było z 20 odcinków temu albo mniej. 15. Albo 15, więc nie jest takim weteranem. To wie, że to był prezent dla Krzyśka, ale tak. Krzysiek nawet nie zabrał go do domu, bo nie chce mieć loga falubazu w domu. Trochę to rozumiem, no. Ale też gardzę, ale ciekawostka na temat, dwie ciekawostki. Po pierwsze, czy wiedziałeś, że jak zapiszesz nazwę Łódź z błędami, to można ją zapisać zaledwie dwoma znakami? Fajnie, nie? A druga ciekawostka jest taka, że będziemy tam my w Atlas Arena 1-2 czerwca. Jej, że można na sklep cdaction.pl kupić bilety. 3 dyszki za 2 dni, więc spoko deal. Jak ktoś chciałby nas wesprzeć bardziej, to są też na naszym sklepie cdaction.pl. Sklep cdaction.pl, jeszcze raz powtarzam, pakiety takie wyższe, tam włącznie chyba tam z afterparty, z tego co pamiętam, tak, z afterparty, włącznie z jakimiś fantami, a najwyższy pakiet oferuje tę książkę, którą tworzymy, czyli gry, które tam te warto znać, od Baldur's Gate od GTA 5 do Baldur's Gate 3, która nam normalnie kosztuje 100, więc no, w cenie tym pakiecie za 300 zł to jest w sumie fajny deal, bo jeszcze jest mnóstwo innych rzeczy. A jak chcecie wesprzeć Krzyśka bardzo bezpośrednio, to piszcie do Toys for Bob, kiedy nowy Crash. Teraz to nie wiadomo, nie wiadomo. No, strona Toys for Bob zmieniła kolory, w sensie, Boże, kolory. Jest tylko logo, w zasadzie wizerunek maski Tiki. I ale fioletowy. Jest fioletowy, więc... Myślisz, że Crash, Expyro, no dwukropek...
coś tam. Wiesz, to się działo wcześniej, w grupie, jak razem się nie sprzedajemy, przecinek, sprzedajemy, znaczy osobom się nie sprzedajemy, przecinek, sprzedajemy się razem. Był Crash Bandicoot Purple, to było gówniane na Game Boya coś. Podejrzewam. Ale to też... były dwie postacie w jednej grze, czy to tak, były po prostu tak. dwie gry? I jeszcze było w drugą stronę, było chyba Spyro coś tam Orange, nie pamiętam do końca, że Crash był w Spyro. W każdym razie to, że się Spyro pojawia w grach z Crashem, przede wszystkim to nic szczególnego, bo w Crash Team Racing Nitro Fueled był jedną z postaci. No bo dobra, teraz nowym tym Team Rumble. Faktycznie, to znam więcej niż jedną postać. W sensie, że jest chora wiewiórka i jest jeszcze smok. Jeszcze chory smok. Tak. No właśnie, ale całkiem zdrowo. A w związku z tym, jak już jesteśmy przy tym, to dostałem od naszego jednego słuchaczy Sebastiana, którego pozdrawiam, który chciał bardzo tę paczkę nam... Sebastian, przypadek? Na pewno nie. Wysłał nam paczuszkę z listem bardzo miłym, kochanym. Nie będzie na Expo, nie będzie w stanie, ale chciał to wręczyć osobiście, ale nie. I dostałem, słuchajcie, Crash Team Insanity na przykład na PS2 i jest to bardzo dobra odsłona. Jest bardzo inna od wszystkich pozostałych, bo w ogóle to się współpracuje z Cortexem i perspektywa jest taka jak w normalnym platformerze, czyli kamera wszędzie się obraca. Jak w normalnym platformerze. No nie takim 2,5D, panie... Zapisało się, to jest najważniejsze. Normalnym, stereotypowym. O, może czyli tak. Mówisz, że to jest gra, w którą powinienem zagrać. Tak, i to jest ciekawe, bo tutaj soundtrack jest stworzony przez zespół a cappella wyłącznie i nie ma tutaj takiego samego w sobie, tylko normalnie jest... Jak oni się nazywali? Chciałbym powiedzieć Sumptuastic. Co to było Sumptuastic? Coś takiego było. Było coś takiego. Coś tam... Spiral Mouth robi soundtrack. Pewnie nikomu nie znany, ale cały jest taki właśnie grany. To jest wszystko śpiewane ustami. Bardzo fajnie to pasuje i dość taki kultowy soundtrack. Tę grę przeszedłem, ale nie jestem fanem wielkim Twin Sanity. Wiele osób ma w tym mnóstwo wspomnień właśnie z rocznika 2000 i okolic, bo taki ten Crash to był właśnie idealny, kiedy mieli te 6, 5, 7 lat. Żeby sobie w niego pograć. Jak nie jesteś fanem, to znaczy, że dobra gra prawdopodobnie. Generalnie uważam, żeby ci się spodobała. I dostałem, słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe, bo dostałem w ogóle w takim dziwnym wydaniu Master Edition gry Crash of the Titans. I jest to dziadowy Crash Bandicoot, a całkiem niezła gra sama w sobie. Aha. To jest ciekawe, bo wiesz, zmienili design na strasznie brzydki, dodali opcję, że możesz posiąść tytanów i nimi sterować, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z Crashem Bandicootem. Ale w grze nie jest brzydki ten design, jest normalny dość. Ale w ogóle jest, totalnie odchodzi przed, nie wiem, Tiny Tiger, który nie wygląda jak Tiny Tiger. Bo jest duży na przykład. I wygląda jak prawdziwy tygrys. Że to jest to? Nie. Okay, to nie musiałem wiem. Ci pan pokazać w obrazkach. No dobra, ale na szczęście nie musisz. To jest ciekawe w ogóle. Tutaj jest z piórnikiem w formie boksu, który trochę zmęczony jest ten piórnik, bo był używany, napisał Sebastian, więc nie wiem, powinienem go jeszcze... O, tu jeszcze go zepsułeś. Sprzączka, czy jak to tam się nazywa. Proszę państwa, to wszystko na żywo, to jest tętno pulsu. Powinienem już to wyprać, nie wiem, czy było prane, pewnie nie. A i tu jest jeszcze gra w tym. No, bardzo ładnie, ładnie się zachowała. I tatuaż? Crazy Arm Tattoos. Zajebiście. No bo Crash ma tatuaż tutaj, to jest ten naklejki. Co? Ma tatuaż w tej grze? Tak, tak. No, bo dlatego może dzięki temu tatuażowi posiąść tych tytanów. No, okay. Jest reklama Spyro, widzisz, Eternal Night. Ja wiem, że to jest taka... Wow, tu są w ogóle dwie płyty, słuchajcie. Jedna jest bonus DVD. Ciekawe, czy są jakieś making-offy. Znowu miejsce na memory card holder, zawsze mi na memorki. Tak, mówi się memorki. To jest jedno z piękniejszych polskich słów graczowych. To jest, jak ktoś to może widzi, jest to straszne po prostu, jak to wygląda. Nie, no czemu? Nie? Nie wiem, wygląda jak z jakiegoś South Parku. Sebastian, nie denerwuj się. Nie. Według mnie, ja bym był zesrany. Uważam, że jest to cudowny prezent. I bardzo się dziwię, że swoje osobiste takie właśnie rzeczy typu piórnik wysłałeś. Ja bym ci nie dał. Ja bym chciał zachować sobie takie rzeczy. To jest, nie widziałem w ogóle o tym piórniku, o takim opakowaniu. No i co, no to teraz musisz iść do szkoły. Teraz muszę iść do szkoły i się pochwalić kolegom, nie? Ale byłby fame na dzielni, nie? Kurde, z Crashem. Z Mario ma każdy, z Crashem kto ma? Nikt nie ma.
bo takie niesamowite jest to i nietypowe. Super. W ogóle już, tak? Zostanie to sobie na ten moment u nas tutaj w studiu. A nie miałeś tego wyprać? W studiu tego nie wybierzesz? No dobrze, chodzi mi, że na ten moment to zostanie jako część dekoracji, jak to wybieram na przykład. Okej. No tak, ma to sens, żeby to wrzucić gdzieś tam. Wrzucić sobie tutaj w tle. I w ogóle, jeżeli chcecie, to nam wysyłajcie jakieś fanciki i chętnie sobie dostroimy tutaj w studiu. A tu musielibyśmy mieć jakąś skrytkę pocztową, czy coś. No, ogarniemy to, ale no, jeżeli na przykład się okaże, że nikt nam nic nie chce wysyłać, no to nie ma sensu robić się skrytki. Jak się okaże, dajcie znać po prostu w komentarzach, czy coś chcecie, nie wiem, czy macie taką potrzebę, czy gdzieś tam na Twitterze zapraszamy. Ty jesteś przeciwny. Nie, no brzmi mi to jak żebractwo trochę. Co? Nie, dlaczego? No. A mimo, że nie jesteśmy, my jesteśmy właśnie, chodzi mi o to, jak to brzmi. Aha. Bo wydaje mi się, że brakuje tutaj cennego kontekstu, że my dostaliśmy już w życiu, i to jest też ten brak kontekstu, który sprawia, że ludzie myślą, że recenzenci są bardziej sprzedajni niż są w rzeczywistości, aha, no. Że my dostajemy, teraz już nie dostajemy tak dużo, bo w ogóle się teraz mniej tego robi i wysyła, ale i zresztą mamy redakcję bardziej rozbitą, ale już tyle w życiu dostaliśmy różnych rzeczy promocyjnych z grami związanych, że ja mam w ogóle w domu, muszę przywieźć wreszcie te wszystkie jakieś rzeczy, które przychodziły do mnie i ostatecznie nikt ich nie chciał, bo to jest dosłownie tak, że przychodzi coś do redakcji. W czasach pandemii tak było, i czasami, tak, ale przed pandemią jeszcze było tak, że przychodziło coś do redakcji, przychodziło coś dużego i bardzo często nikt tego nie chciał po prostu. Bo my już jesteśmy, już nam jest tak to spowszedniało, że na w ogóle też na przykład właśnie na sugestie, że no dostajecie jakąś tam specjalną albo edycję kody do gry. I przez to jesteście bardziej pochlebnie się wyrażacie wobec jakiejś gry czy coś. Nie, no to tak nie działa. Na sugestie, że w ogóle, że na przykład właśnie, że na przykład taki piórnik miałby sprawić, że ja bym wyżej ocenił Crasha. Nie. W ogóle, wiesz. Albo w ogóle cokolwiek. Ja nie, albo cokolwiek. Dlaczego? W sensie, mimo, że piórnik to jest nawet całkiem fajna rzecz. To jest nasza praca. Wyobraźcie sobie. No. I ludzie tam piszą argument, no ale to chodzi o wasze kontakty z wydawcami, z PR-owcami. W dupie to mam za przeproszeniem, szczerze mówiąc. Jeżeli grałem do niczego, ja bym się jak gnój czuł i ktoś by mi to bardzo łatwo wytknął. Ej, dlaczego takie rzeczy gadasz, skoro twoje argumenty są strasznie z dupy, na przykład, nie? Próbując bronić tej gry. No. Więc pewnej rzeczy nie możesz obronić, nie? Są wydawcy, którzy na przykład są, nie wiem, czy wydawcy, czy PR-owcy, są świadomi tego, że ta gra jest do niczego. Ja przed nich wysyłają kodów do gier, do recenzji i tu też dla nas jest jakiś sygnał, aha, może być nieciekawe, nie? Nie wyrobili się z patchem. Nie wyrobili się z patchem, albo nie chcą, żeby ktoś to recenzował, bo ocenią na pewno to źle. Więc sytuacje są naprawdę różne i to nie tylko po naszej stronie takie wydające się na jakieś takie dziwne i cheesy. Dobrym przykładem jest teraz ten Hellblade 2, który wychodzi zupełnie bez żadnego echa. I też są już takie rozkminy. Recenzji mają się ukazać godzinę, czy tam dzień, czy godzinę przed premierą gry. No, przed, ale to też raz, że to jest nie to jest... dziwne. Nie jest właśnie dziwne. No ale ja się poczekaj, według nie tylko graczy, którzy to zauważyli, ale też niektórzy redaktorzy zwracają uwagę, że oho, może być lipa. Tak? No, ja nie wiem, to jest masa jest gier, które tak zrobiły i miały bardzo dobre recenzje. No tak, ale z jakiegoś Bo to jest też narzędzie do tego, żeby stworzyć największy hype w momencie, kiedy jest premiera. No tak. Dostajesz na twarz ileś tam recenzji i myślisz sobie, o, fajnie. Kiedy wychodzi? Jutro? Idę jutro do sklepu i kupuję. To jest sposób na... To nie jest takie jednoznacznie... To nie musi oznaczać, że gra będzie kiepska. Może oznaczać, ale to jest... Może, to się właśnie dzieje częściej, niż wam się wydaje. Okej, dobrze, no w porządku, ale no jakby pierwsze myśli są, jakie są. I nic panie z tym nie zrobisz. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Ale nie warto. Możesz powiedzieć mi, co grałeś. Właśnie chciałem tylko powiedzieć, że przymierzam się faktycznie do tego materiału o... Colinie McRae i stwierdziłem, że sobie ogram wersję na PSX-a. To coś opowiadałem ci tam chyba właśnie w tym teraz w plusie, który nagraliśmy najpierw, że o wiele wygodniej zrobić na PC-cie niż po prostu odpalać to na konsoli albo na Unburniku, co jest strasznie upierdliwe. I taki fun fact, Colin McRae Rally 2 na Unburniku tym małym, kwadratowym działa beznadziejnie.
Ta gra naprawdę jest. Ale PSX-owy, tak? Tak, 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 mm. tak. No tak, no bo w ogóle z emulacją PSX-a jeszcze nie jest, że tam PlayStation pierwszego nie jest idealnie, nie? Nie, no na takich urządzeniach tak, no bo wiadomo, że tam na kompie no to nie ma żadnego problemu. Nie? No tak, tak. Jest znaczy... to DuckStation bardzo, bardzo, bardzo dobre, jeżeli chodzi, chodzi o to, że ona nie jest tak, tak prosta, żeby na, żeby mimo tego, że dość dużo czasu już minęło od premiery tych gier, to żeby w 2024 na takim małym urządzeniu wszystko chodziło. Jeżeli ktoś, idealnie, kto nas słucha i ogląda, stwierdził, że o, CD Action mówi o Unburniku emulacji, to jeszcze raz dobra, zaznaczam. To może, no, jak ktoś nadal ma takie, to chyba nie ma co uszlatować, wiesz. Aha, no nie, no chodzi mi to, że my robimy emulację, nie robimy jak się wyciera mordę archiwizacją, jeżeli chodzi o emulację. Emulacja jest spoko i tak, zawsze była spoko i jak byliśmy dziećmi, to jej używaliśmy i używamy jej do dzisiaj. Koniec, koniec, nie było żadnego, nie mieliśmy żadnego dokładnie ery takiej, że nie, modliliśmy się do Nintendo czy coś. Dobra. Co? Nie grałeś? No nie, no w sensie, że byliśmy tylko tacy prawilni i w ogóle aha, zawsze. No nie, no dobra. Nie, no. Trzeba być realistą przede wszystkim. Wydaje mi się, że i no dobra. No, a co ty grałeś? Ja, a ty w nic więcej? No nic więcej, ja pracuję nad City Action najnowszym przede okay. wszystkim w wolnych chwilach. Nie mam za bardzo czasu, tak żeby sobie siąść i odpocząć niestety. Ostatnio. Dobrze, więc ja grałem, oczywiście możesz się domyślić, że grałem w Final 14, ale o tym nie będę nic mówić. Mogę powiedzieć nie o samej grze, ale mogę powiedzieć o tym, że w paczkomacie czeka na mnie klawiaturka. Do pada do Xboxa, dlatego że granie w MMO na konsoli czasami wiąże się, no bo wiadomo jak jest z MMO, nie? Czasami jak na przykład jak masz jakiś tam dom aukcyjny czy coś, to musisz sobie wpisać czasem coś i pisanie tego cały czas na klawiaturze ekranowej wyświetlane i przełączanie sobie, wiesz, no tak, tak, padem tak. Jest uciążliwe. Jeszcze jak w wersji na PS5 jeszcze dało się to ogarnąć tym, nie? Znaczy na PS4 i na PS5 pewnie też, że masz ten taki, wiesz, touchpad. Tak, tak, tak. I tam jak masz coś wpisać, to jest trochę wygodniej, nie? No niestety tutaj tego nie ma i bardzo przydatne jest, zwłaszcza, że wiesz, ktoś na przykład do mnie coś pisze i ja zanim odpalę, przełączę się na to w ogóle, że chcę mu odpowiedzieć. Przełączę, że nie, że w czacie, ale że chcę tej konkretnej osobie odpowiedzieć, dopóki, zanim odpiszę w ogóle całe zdanie i wyślę, to mija tak dużo czasu, a mógłbym po prostu pisać na klawiaturce, nie? I ciekawostka związana z klawiaturkami do pada od Xboxa jest taka, że ponoć był jakiś first party albo second party, była klawiatura kiedyś i ona była spoko i dzisiaj egzemplarze różne kosztują kilkaset złotych, bo wszystkie chińskie podróby, które przyszły potem, są ponoć kiepskie zwyczajnie. No nie wiem, jedna czeka na mnie, kosztowała mnie chyba 60 czy 70 zł i czeka na mnie w paczkomacie. Zobaczymy, dam znać, czy się... Ale to, nie wiem, co ty mówisz cały czas o tym, że grasz sobie w MMO i masz problem z pisaniem w MMO. Tak, tak, no tak, tak, z pisaniem w MMO. Chodzi o takiego pada, taką klawiaturkę, wiesz, która... Tak, też, tak, tak się podpina, podpada, tak, 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 uzupełnia go. Bo tak. Myślałem na początku, że nie będę jej kupować i że zastosuję sobie taki myk, że wezmę po prostu klawiaturę na Bluetootha i mam klawiaturę Nintendo na Bluetootha, więc wiadomo, chyba nie? Nie, czy mi ją pokazywałeś. Możliwe, no to jest do tej Pokémon Typing Adventure to się chyba nazywało, czy coś, nieważne. Ale jest oficjalna klawiatura Bluetoothowa Nintendo, która działa, która działa normalnie, ale z Xboxem nie działa, bo Xbox nie obsługuje Bluetootha w ogóle, więc... Super, więc super. Super, fajna konsola. Fajna dzięki, konsola, no, dzięki nawet Switch obsługuje Bluetootha. No. No tak, to prawda. Tak, a oprócz tego grałem, no, nie grałem za dużo w gry, grałem w... Odpaliliśmy, okazuje się, że w 2020 roku na Switchu wyszła gra, która się nazywa w ogóle Vitamin Connection i no właśnie. Vitamin Connection? Tak, i to jest gra koopowa, ona trochę jakby próbuje być edukacyjna, bo to jest tak, że wcielasz się powiedzmy, w postacie, które symbolizują witaminy i jeździsz sobie po ciele człowieka i tam walczysz o różne organy z różnymi wirusami i tak dalej. To ma taką bardzo... To jest takie... No to jest od boku, ale to nie ma właściwie znaczenia za bardzo. Chodzi o to, że to jest gra koopowa, która
normalnie sprawiałaby wrażenie, że jest dla dzieci. Ona w ogóle została zrobiona przez Way Forward, czyli przez ludzi, którzy są odpowiedzialni między innymi za współczesne kontry, albo za ten remaster DuckTales, albo za, no nie wiem, za różne rzeczy. Oni zrobili sporo, nawet była taka, nie wiem czy kojarzysz, że była Metroidvania Mumia? Nie. The Mummy Remastered to się nazywało? I to było więcej chyba niż remaster, ale i bądź była spoko. No nieważne. Oni robią dużo ogólnie takich staroszkolnych gierek, powiedzmy, ale to jest taka gra, trochę akcja, ale właśnie mówię, że byłaby trochę edukacyjna, gdyby nie to, że ona jest nawet bywa dość trudna. Masz tam dużo różnych minigierek, masz bardzo dużo się opiera na koopie. Jest bardzo nietypowe sterowanie w ogóle. Trudno wyobrazić sobie tę grę z samego opisu, bo trudno ją opisać, bo ona jest mocno nie przypomina niczego. Ma trochę elementy twin stick shootera, ale nie do końca. Co? Jest wow. Trochę... A ja lubię takie miksy gatunkowe. Ja w ogóle byłem zaskoczony, bo gra raz, że wygląda spoko, wygląda przyjemnie, może nie jest jakaś super zaawansowana graficznie. Dwa, że została zrobiona przez Way Forward, który ma tak, że czasami robi bardzo fajną grę, a czasami robi straszne gówno. Ja na przykład nie lubię serii Shantae, z której oni są najbardziej znani. No i co ciekawe, ta gra wyszła 4 lata temu i w ogóle kompletnie mnie ominęła. A wydawałoby się, że to jest jednak na Way Forward, to wydaje mi się, że o niej słyszał. No więc zagraliśmy sobie na razie w demo i jest spoko i nie wiem, czy nie kupimy sobie pełnej wersji, żeby sobie pograć. Proszę. No. Dobrze. To tyle. I to tyle. Tak, bo grałem... Nie grajcie w Final Fantasy XIV. To jest naprawdę zły pomysł dla waszego czasu. Bo fajna jest to gra, no, ale jest momentami nawet zbyt fajna. Tak. To co? Ja i co? Przejdźmy do newsów. CD Express. Ciu, ciu. Newsy. Co nowego w świecie gr? W świecie gr, na przykład Assassin's Creed Red zmienił nazwę na Shadows. Bez sensu, bo dalej jest czerwone, mają motywy. To prawda. No nie. Strasznie głupi pomysł. Ogarnijcie się. Dajcie znać w komentarzach. Tak, dostaliśmy trailer, przy czym jest to trailer bez rozgrywki, tylko z takim story trailer. Jesteśmy bardziej. Jeszcze na etapie, na którym ta gra wygląda potencjalnie fajniej. Dla wielu osób, ale potem się pewnie okaże, że to jest Assassin. Szczerze, ja to obejrzałem, no i spoko, fajnie, fajne tam historia, o Jezus, tam smutna i niesmutna. Najbardziej mi urzekło na samym końcu to łamane ostrze, to asasyjne, gdzie normalnie jest tylko wysłane do przodu, tylko w boki, pum, takie w gardło wbijane. Bardzo fajne. Patrz, szczerze, jak to będzie w grze. Ja jestem osobą, która, w sensie, no wiadomo, że można nie lubić różnych rzeczy, które robi Ubisoft. Miałem cały materiał przecież ostatnio, który krytykował jedną rzecz Ubisoftu, ale uważam, że takie krytykowanie asasynów dla samego czyli Ubisoftu w ogóle, dla samego krytykowania Ubisoftu jest bez sensu i te gry ewidentnie się sprzedają, ewidentnie jest na to target, tylko może ten target nie jest, może, nie wiem, nie jest wśród tych najbardziej korowych graczy, bo zazwyczaj siedzi cicho, jak trzeba bronić honoru Ubisoftu w komentarzach na YouTubie. Właśnie widziałem komentarz, że największą odwagą jest to, że nie ukryli komentarzy pod trailerem, nie? W tym przypadku. Także, ale jeśli chodzi o samą grę, nie wiemy właściwie zbyt wiele. Tyle, co nam powiedzieli, bo nie pokazali rozgrywki. I w tym roku będzie gra, jesienią. Tak. This fall. Tego upadku, tak. Ale ja w internecie, jak przebywam, zdarza mi się, jestem internautą. I surfujesz? Surfuję w internecie. Po cyberprzestrzeni? Po cyberprzestrzeni, przepraszam. I dosurfowałem się do komentarzy graczy i opinii graczy, że u Jezu, jaka ta gra droga jest. Jezu, znowu Ubisoft, 3 pakiety premium. No tak, i tak dalej. Można się było spodziewać, nie? Chyba. Tak, znaczy w podstawowej wersji kosztuje, wszędzie kosztuje tyle samo na każdej platformie, co... Na PC też? Na PC też, co chyba spoko. Ale no chyba nie spoko, bo na PC, to znaczy, że na PC jest drożej, nie? Tak? Bo były takie czasy. Nie wiem. No, aha, że okej. Okay. One nadal trochę są czasem. A to, że na PC zawsze było taniej, chyba no o to tak. Chodzi. Aha, okej. Okay. No to nie fajnie, ale to...
Znaczy nie chcę bronić, ale to takie, no nie wiem, w sensie no, spoko, tylko no jest to cena dalej wysoka, 300 z tego co pamiętam. No ale tak będą wyglądały ceny gier teraz, ceny no, ale nie możemy być, dobra, trudno, drogo jest, panie, na co zrobić, no. A co chcesz więcej powiedzieć? Ubisoft, panie Ubisoft, jesteśmy z Polski, my nie mamy pieniędzy. A nie, no to wiadomo, że dostosować do tego, ale to... To działania lokalne, a ogólnie ceny gier AAA wzrosły i nic na to chyba nie poradzimy, poza niekupowaniem gier AAA. O nie, droższe wersje dają ci 3 dni early accessu grania w grę single player. No to tak, to i będzie... przy Outlast też tak jest chyba, nie? Nie wiem czy 3 dni, ale... Tak, tak, tak. I jeszcze z Ultimate Pack dostaję z nim jakieś kostiumy, które nikogo... Kiedykolwiek cię w ogóle interesowały kostiumy w grach single player? Tak serio? Na przykład w Resident Evil się dowiedziałem ostatnio, że to był jakiś kostium dla siwi czerwonego kapturka. Trochę, mnie, trochę wiesz co, w Spider-Manie 2 jest dużo bardzo fajnych kostiumów. Ale to nie jest związane z tym, że co kostium to zmienia trochę coś tam, czy nie? Nie. A, tylko, no, ale, to też, ale są bardzo fajne. Ale wiesz, ale to takie nawiązanie do komiksów w sumie. Trochę jest to takie fajne. Też mają ulubioną serię, to sobie może... Nie, bo nie? Ja nie znam tych komiksów za dobrze. Okay. Ale to są fajne, fajne designy, nie? No, to są fajne designy. Okej, okay, no dobra. Tylko, że na pewno nie interesowałoby mnie to na tyle, żeby więcej zapłacić. To jest jasne. Ale dobra, bo mam wrażenie, że poczekaj, to... nie, cicho. No? Dwa dni temu też Ubisoft, czy wczoraj dał... To był jakby co czwartek, to Ubisoft dał znać, że ta gra nie będzie wymagała gry, będzie always online, tylko podczas pobierania patchy i tak dalej będzie wymagała internetu. Co ciekawe, jak na Ubisoft, który był pierwszym do wprowadzenia lata temu always online. Więc spoko, chyba spoko, tak mi się wydaje. Im więcej dobrych wiadomości, tym większa szansa, że się zwróci tak. Gra, więc warto takie rzeczy mówić. No ja chętnie zagram, bo... W sensie warto im takie rzeczy mówić. Bo zagrasz? Właśnie? Wiraż mnie trochę rozczarował, a nudny był po prostu. Kurde, ale podoba ci się ten trailer, który zobaczyłeś? Znaczy... Czy... Jest okej. Okay. Bo ja mówię, jedyna rzecz, jaka mi się tak naprawdę zapadła z niego, to ostrze na końcu. No spoko. Wiesz co, bo ja jak odpalałem ten trailer, to powiedziałem na głos do żony, że zobaczę sobie trailer prawdopodobnie jedynego Assassina, na którego czekam i będę czekał, bo to jest w Japonii, więc wiesz, to jest też taka, to jest gra, o której się mówiło. Tak, że chciałoby się, bardzo tak dawno. Pasuje Assassin do idealnie, Ninja. Idealnie pasuje, w międzyczasie dostaliśmy jeszcze Ghost of Tsushima, więc już ludzie trochę, i to nie tylko tak. Ghost of Tsushima, jeszcze dostaliśmy parę innych gier, które też mogły jakby sycić ten sam głód. Tak, to też jak Ghost Runner, który przed Cyberpunkiem tak. Wyszedł i był przy czym, takim... Przy czym więcej czasu mieli, bo o Asasynie w Japonii to się mówiło naprawdę bardzo dawno. O Jezus, od 100 lat. No i obejrzałem i jakoś, nie wiem, wzruszam ramionami. Chyba. No bo chyba brakuje tego takiego, że jak oglądasz trailer, który jest poświęcony feudalnej Japonii, Ninja, to oczekujesz jakiegoś takiego tajemniczego, fajnego vibe'u, takiego... Coś, czego się spodziewałeś, co dostałeś z pierwszym Assassin's Creedem, że cała scenka polega na tym, że się nasz Assassin skradał do zabójstwa i była cała narracja tego, jak on tam próbuje podejść. Mocno fabularny, wprowadza fabułę. Mocno fabularny, który nie obchodzi cię to z punktu widzenia gracza. Ty chcesz tutaj fajne skrytobójstwo zobaczyć, w końcu to ninja, nie? I wokół tego to nie kręci się, tylko to się kręci wokół tam chłopa, co biega z kataną, potem baby, co biega sobie na końcu się okazuje z tym ukrytym ostrzem, nie? Że nie ma chyba tego i ja... Coś tam chyba ktoś przestrzelił w pomysłach, faktycznie, ale no ale okej, okay, po prostu. To jest w ogóle jakaś myśl i bo myślałem ostatnio, mam od dawna wpisany pomysł potencjalnie na materiał o trailerach, o tym, co jest dobre, a co jest niedobre i wydaje mi się, że właśnie to jest jeden z takich potencjalnie do zaorania grzechów trailerów, że wiemy to od dawna, że to nie ma sensu, żeby właśnie przeeksponowywać fabułę w trailerach gier, o których nie wiemy jeszcze nic. Tak. W sensie, że zaczynanie od trailera fabularnego jest bez sensu, bo fabuła to jest to, w co najtrudniej się wkręcić. Pierwsza rzecz, która zwróci twoją uwagę, to jest na pewno gameplay. I nie tylko na pewno, znaczy nie tylko gameplay na pewno, estetyka i tak dalej, ale no po tej grze nie widać, po pierwsze nie pokazali gameplayu, a po drugie estetyka jest taka, jaka zakładaliśmy, że będzie.
No nic, nie mam żadnego na razie punktu zaczepienia, że o, to jest powód, dla którego, poza tym, który miałem od zanim jeszcze zapowiedzieli tę grę, że Assassin i Japonia, to mi się klei w głowie, nie chodzi tylko o to, że jestem, tak, że jestem Weebusem, tylko, tylko po prostu... Shaibusem też jest. No, Shaibusem jestem, tylko to, że to ma sens, jakby ten setting bardzo pasuje. Okej, okay, jest jeszcze jeden setting, w którym zagrał, ale to z powodów memicznych, zawsze mi się podobała koncepcja. Bo kiedyś było takie jakieś, pamiętam, że to było z 10 lat temu czy coś, na możliwe, że nawet czytaliśmy jakiegoś newsa, pod którym to było. Na CDAction.pl ktoś napisał komentarz, bo było pytanie, gdzie byście chcieli zobaczyć Assassina. I ktoś napisał komentarz, że w Polsce, nie? Tak. I ja sobie pomyślałem, wow, to jest po pierwsze oczywiście śmieszny pomysł, nie? Ale gdyby na przykład zrobić tak, że Wałęsa, który skakał przez płot, byłby asasynem, ale to ja bym w to zagrał, ja to byłby, to mógłbym zapomnieć o asasynie w Japonii. Chłopie, ja, niech ktoś mi poprawi, kto jest bardziej wkręcony, bo ja byłem bardzo wkręcony w tego historię współczesnego asasyna, w sensie, bo tam się toczą rzeczy w przeszłości i obecnie. I chyba tak było, że tam Polska była wspominana w kontekście Wałęsy, że Wałęsa faktycznie co? był nie, tak, chyba. No tak, naprawdę coś tam było z Polską, nie? Ale w której części? Nie w dwójce albo w którejś z dwójka, trójka albo czwórka, gdzieś tam w tych takich czytadłach, że tam w pewnym momencie, uwaga, spoiler, ktoś to nie grał, to niech sobie zatka uszy na 10 sekund. Ale to nie jest chyba spoiler, że no tam było, że każdy z ważnych postaci historycznych, coś tam. Okej, coś tam, fajnie, koniec. Ale, no, i tam ale czy było... był Wałęsa wymieniony? Wiesz, nie sprawdzaj, teraz jest podcast. Dobrze, dajcie nam znać w komentarzach, jeśli wiecie, jeśli nie. Ale to dziwne, bo ja jestem prawie pewien, że ja wpadłem na ten pomysł po przeczytaniu tego komentarza. Pamiętam moment wymyślenia tego. Okej, więc... okej. Ja coś mi się gdzieś tam odbija w głowie, że był w kontekście... Ale może to jest oczywiste, ale mnie to bawi głównie dlatego, że on skakał przez płot. To jest takie asasynowe. Ale wiesz, no Wałęsa jest znany na całym świecie, jakby nie patrzeć. To prawda. Dobrze. To co? To tyle o asasynie. Czekasz? Tak? I nawet już czekasz. Nawet jest zdjęcie Wałęsy w animusie. wszyscy teraz nagle włączyło mi się w głowie to zdjęcie. Fakesforce, czy... zrób jeszcze, nie wiem, czy ja chcę, żeby zrobił tu nam Fakesforce, żeby Kowal nam walnął Lecha Wałęsy w animusie. Albo Lecha Wałęsy jako asasyna. Serdecznie pozdrawiam, jeśli to zrobię. Dobrze. W takim razie ja też czekam na tego asasyna, choćby z ciekawości, bo ostatnim moim ulubionym asasynem było Syndicate, ten, co siedział w wiktoriańskiej Anglii. Bardzo fajny asasyn. Nie widać, ale za tobą jest. Za mną jest. A to już teraz mówiliśmy i pokazaliśmy. O Jezu, chłopie, uspokój się. Może do tego, wiesz, że to będzie... A nie będzie pasowało. Dobra, no w każdym razie tak. A mnie się Valhalla podobała, ale tak nie na tyle, żeby... Ja za mało grałem. Kupiłem ją sobie sam. Nikt mi jej nie dał jako recenzentowi. Mhm. Kupiłem sobie sam i pograłem godzinę. Aha, fajnie. No to, no, ja pograłem więcej, ale no, nie na tyle, żeby 200 godzin w tym spędzić. A ten Shadow znowu zapowiada się na gigantyczną grę, bo też znowu, jak zobaczyłem listę studiów, ja wiem, że Ubisoft tak funkcjonuje, nie? Ale zobaczyłem znowu listę tam, nie wiem, kilkunastu studiów, które robią tę grę, no to wiadomo, że jeden będzie odpowiedzialny za ten jeden segment gry. I znowu będzie, kurde, zero tożsamości, bo jak to ostatnio bywało z tym. Znowu to będzie, znaczy myśl, może nie. Nie, może teraz to będzie wszystko bardzo takie, może będzie wszystko bardzo skupione i będzie, wiesz, wszystko spójne, takie, wiesz, że będzie pasowało do tego, do Assassina w Japonii, a nie po prostu znowu Assassin's Creed, tylko że Japonia. Ale z drugiej strony to znowu jest to takie nasze narzekanie z punktu widzenia osób, które nie są fanami tej serii. Nie, no może... ja trochę jestem. No ale ostatni, który ci się podobał, to był Syndicate, czyli zanim zrobili praktycznie dwa rebooty tej serii. Grałem sobie w Origins, bardzo mi się podobało, ale nie na tyle, ale to z innych powodów, bo jakby ja byłem też wielkim fanem wątku współczesnego, który się bardzo zatarł w kolejnych częściach, albo w ogóle dziwnie rozmył. No tak, zapomniałem, że ty jesteś z Gorzowa Wielkopolskiego, lubisz Jamraje i ten dziwny wątek o kosmitach. O nie, czy to spoiler? No nie jest spoiler, bo nawet ja to wiem. I ja na przykład liczyłem i byłem pewien, że tak będzie, że trzecia część Assassina będzie we współczesności. Tak to się układało wszystko. Okay. Stało też kolejny Desmonda, tak na te tory. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak myślałeś, ale może jakbyś mieszkał w Stanach, to byś miał inne postrzeganie tego, no bo ta trzecia część była ważna dla Amerykanów ze względu na setting właśnie, nie? Nie, no jasne, że tak. No dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Mamy dużo newsów i musimy je przerobić, mój drogi. Nie ma czasu, trzeba ten. Wiemy, kiedy wyjdzie GTA 6. Później. Wyjdzie, właśnie, no właśnie, nie mówi się o tym, bo jakby news jest taki, że jesień 2025 i raczej się nie mówi o tym,
że to jest opóźnienie. Ale to jest opóźnienie wewnętrzne, bo oni mówili o 2025, ale nie mówili o jesieni 2025. Tak. I ewidentnie też po tym, co mówią, po prostu Take-Two mówi w swoich tam jakichś bardziej finansowych, poruszając bardziej swoje finansowe kwestie, wynika z tego, że oni spodziewali się, że ta gra ukaże się raczej wcześniej, bo tam wiesz, te właśnie lata fiskalne i tak dalej, czy tam podatkowe, przepraszam, właśnie sam zrobiłem to sam głupi błąd. No, ale no tak, to znaczy, że wyjdzie pod koniec 2025. Oni też dali znać w ogóle, że. I nie spodziewają się kolejnych opóźnień. Można się zapytać, kiedy się kto spodziewa kolejnych opóźnień, ale właściwie to poprawna odpowiedź w 2024 już jest taka, że zawsze powinno się spodziewać. No, nie wiem, ktoś napisał gdzieś na Twitterze komentarz, że no to 2026 też jak mi się wydaje, że może tak 2026. być. No. Nie, nastawiajmy się, już tyle czekaliśmy, że możemy poczekać jeszcze więcej. Ej, ale tak szczerze, zawsze te styczeń, luty, marzec to są takie cholera wie jakie miesiące branży gier, że z reguły nic szczególnego nie się wtedy nie ukazuje, to może to jest dobry pomysł, żeby wtedy GTA 6 to działa rzadko. Takim ewenementem był Switch właśnie z tym, że oni wydali to z Zeldą, wydali to w marcu i ten początek 2017 roku był wyjątkowy pod tym względem, że faktycznie powinien być taki zastój, ale to wynika w dużej mierze wynika z tego, że na to jak ci się gra sprzeda wpływa na przykład to ile dostaniesz nagród gry roku. A większą szansę masz, że dostaniesz nagrodę gry roku, jak wydasz się jesienią 2025, niż jak wydasz się wiosną 2026. Ale to głupie jest. Ale to działa. No, tak samo no, zacząłem myśleć, rozkminiać o tym wszystkim. Dopóki się pociąg... Jak wydasz grę w grudniu, to pod koniec w sensie roku masz takie... Tak, to już jest, to jest najgorszy moment do wydania gry, bo nie biorą udziału te gry w prawie żadnym podsumowaniu. A w kolejnym roku to jest traktowane jako rok przeszły. Już nikt nie pamięta, że to wyszło, że to się łapie. No i dopóki nie wykoleił się pociąg z nazwą Call of Duty, to wszystkie te Call of Duty też wychodziły pod koniec zawsze. Miały dosłownie jakąś takie okienko typu, wiesz, 2 tygodnie w październiku czy coś, nie? Że wychodziły. Także, no nic. Ja czekam na GTA 6. Jestem zajarany bardzo, ale jednocześnie odkładam to zajaranie na półeczkę i wrócimy do niego, nie? Chyba. Tak, jasne. Ale to jeszcze do tego czasu minie tak dużo czasu, znaczy do tego momentu minie tak dużo czasu, że no się naprawdę, jesień 2025 to jest za 1,5 roku. Dobrze mówię? Za 1,5 roku. Tak. Niecałe, jeśli jesteśmy tak optymistami, więc to jeszcze się tam może dużo wykoleić. Chyba, że oni już mają naprawdę skończoną grę i same szlify. To jest mało czasu w kontekście tak wielkich blockbusterów. Oni muszą już mieć skończoną tę grę. Tak. Oni ją szlifują i dopracowują jakieś ostatnie mechanizmy ewidentnie. No. Dobra, Activision zakłada studio w Polsce. Branżowi weterani zrobią nam grę AAA, zrobią nam grę jak to będzie, nie mogę tego, nie róbmy tego, bo nie róbmy tego. Oglądajcie materiał Jasu, który będzie niedługo w przyszłym tygodniu. Nazywa się studio to Elsewhere Entertainment. Gdzieś tam w tej Polsce te gry robią. Faktycznie. Polska nazwa to jest po prostu gry robione na zadupiu. No faktycznie, nie pomyślałem o tym, że to Elsewhere Entertainment. Myślisz, że to o to chodzi? Chyba nie. Myślę, że jestem Amerykaninem, no dziś to tam Polska Elsewhere jest. No. Zakładamy studio, no właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to są, po pierwsze, pierwsza informacja jest taka, że zespół stanowią doświadczeni pracownicy, którzy w przeszłości mieli swój udział w tak znanych markach jak Wiedźmin, Cyberpunk, The Last of Us, Uncharted, Destiny, Far Cry czy gry sygnowane nazwiskiem Toma Clancy'ego. Jeden z panów był testerem przez miesiąc Wiedźmina 3. Nie wiadomo właśnie, co to do końca oznacza, tak jak Polska jest krajem twórców Wiedźmina 3. Tak. Ale druga ważna informacja tutaj jest taka, że nie musieliśmy czekać długo, po tym, jak mówiliśmy, bo nie wiem, czy tydzień temu nie mówiliśmy tak po raz kolejny, że tak, zwolnili ludzi, ale teraz będą zatrudniać, będą zakładać nowe studia, zatrudniać. No i gdzie założyli nowe studio? W Polsce. Tam, gdzie taniej. Tam, gdzie taniej się robi gierki.
No i co? I co? I widzicie? Jacy dobrzy ludzie? No. No, tak. Dobrzy biznesmeni. Tak, tak, tak trzeba. Tak naprawdę to nie. No. Czekamy na efekty tej pracy. Trzymamy kciuki za efekty. Tak, no nieważne, że Activision, czy tam, że Microsoft, bo to Microsoft, nie? Trzeba pamiętać o tym, że to już jak mówimy o Activision, to już nie jest Activision na samej górze tego, tylko Microsoft, jest tylko Activision Microsoft. Blizzard King. Microsoft, Activision, Blizzard King, Elsewhere Entertainment. O, właśnie. Tak. No i następny newsik jest taki, że serial Tomb Raider Amazonu został oficjalnie potwierdzony. I teraz pytanie. Czy się ekscytować, bo Fallout, czy się martwić, bo Władca Pierścieni na przykład, albo jest już wybrana główna bohaterka, bo to będzie największa kontrowersja. Czy ma duży biust, czy jest wysportowana, czy ma angielski akcent? Czy ma odpowiedni odcień skóry na przykład? O, na przykład jest. O, angielski Jezus, akcent, mówię, no faktycznie. Nie, takie... no może udawać angielski akcent, ale wiesz co, nie jest jeszcze potwierdzona. Widziałem, że w komentarzach tam się ludzie chyba przepychali, że słyszeli jakieś tam... plotki o tym, kto ma grać, więc zobaczymy. No. To nie wiem, czy to jest tak istotne. Najważniejsze nie jest chyba to, jaka będzie główna bohaterka, tylko to, czy to będzie dobry serial i no, zobaczymy. No, tak, ale scenarzystka chyba jest jakaś obiecująca. Ktoś się tam prostacko do tego podchodzi na świecie i taka jest prawda, no co zrobisz, że jest prostakiem i dla niego to jest najważniejsze. No dobra, ale to docelową grupą, tak jak gadaliśmy sobie, że grupą docelową nie jest... Nie są hardkorowi fani Tomb Raider. No. To musi obejrzeć twoja stara. Twoja stara, która w dużym skrócie. Fanką Uncharted tylko dlatego, że przystojny Nathan Drake. Nie, zwiera. Twoja stara nie jest, w ogóle nigdy nie słyszała o Tomb Raider. Nawet nie za tego mema. Nie, no jasne. Ale obejrzy, bo poleci jej na Amazonie. Moja wspaniała teściowa, pozdrawiam ją. Bardzo jej się podobał Falut na Amazonie. Widzę, że weszło się Falut. No. Despite, że jest to na podstawie gry. Wow, Despite? Nie? Fajnie. To jest polski podcast. Despite. Despite, że jest to na podstawie gry wideo. No właśnie, bo to jest ten taki złoty środek. Przy czym wiadomo, że Fallouta łatwiej tak zrobić adaptację, żeby to... Falut, żeby to była jednocześnie rzecz fajna dla fanów, ale zjadliwa, albo nawet po prostu fajna dla ludzi, bo ten setting jest fajny, nie? Tak. No, właśnie, ja bym chciał na przykład Gothic robić w Amazonie, teraz, że to się nie wydarzy, to nudne takie, no średnie. Nie, wiecie, dałoby się to zrobić na 100%. Ja nie znam Gothica oczywiście tak dobrze jak ty, ale jestem prawie pewien, że dałoby się zrobić dobrze. Dasz to ludziom, którzy zrobili podobne, koncepcje. Próbuję wyłapać tu może jakieś relacje pomiędzy więźniami, jakieś takie dramaty lokalne. 100%, że się da. Pytanie ogóle tylko... zgubiony i te sprawy. Nie wiesz, o czym mówię, prawda? Nie wiem, nawet nie słucham za bardzo, ale pytanie, czy Tomb Raider ma tyle uniwersalnie lubianej zawartości i takiej rozpoznawanej zawartości, bo setting Tomb Raidera jest żaden. Wiesz, co chodzi, że to nie jest tak jak Fallout, nie? Że masz bardzo mocne symbole, bardzo mocną jakby wizualnie. No nie, no tak, to chodzi o to, że masz dawkę magii i takiego trochę niesamowitego czegoś nadnaturalnego w osadzoną w naszym świecie. Tak? Aha, no czyli Indiana Jones. Tak, no generalnie właśnie... Trzeba zrobić po prostu dobrego Indiana Jonesa, tylko z babą. To jest Indiana Jones w spódnicy, tak? Mówiąc kolokwialnie. Mówiąc tak, jak się mówiło od 30... Indiana Jones przecież zakończył w jakiś sposób już całą swoją historię. Tak, to już czwarty raz. Nie, no zaraz, przecież jeszcze będzie gra teraz. A no tak. No. Dobrze, nie, ale chodzi nie mi odczepi się o Harrison filmy. Ford. Horizon Ford, nie wiem, Horizon Ford, chciałem powiedzieć. Wow. No, więc teraz będzie Tomb Raider. Teraz baba. Tomb Raider. Teraz sorry. Kurczymy. Dobrze. Fajnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale nie fajnie, no co? Polskie ceny na Steamie. Bo mówiliśmy w poprzednim odcinku i śmiesznie, bo od momentu nagrania do momentu publikacji się trochę zmieniło. Tak. W skrócie wiecie pewnie już, a jak nie wiecie, to posłuchajcie poprzedniego odcinka albo kliknijcie na przykład w link, który jest pod poprzednim... I dajcie suba. I dajcie suba. No, i suba. Albo tam gwiazdki na Spotify. Co możecie, to dajcie, ale... Jeśli chodzi o ten temat, to zmieniło się to, że my mówiliśmy między innymi właśnie o Hadesie, o cenie Hadesa 2. Która opadła. A ta cena spadła tam od jakieś 20 zł chyba, tak, i normalnie ludzie dostali zwrot kasy. Ja nie dostałem, a ja kupiłem jako prezent, może dlatego. A, no może, może. Może jakbym napisał, to bym dostał, ale nie zależy. No nieważne, w każdym razie zmieniają się ceny różnych gier.
bo to nie jest, Hades 2 nie jest jedynym przykładem, no ale to są wszystko gry, do których pojedynczo, indywidualnie się uderza tak, w ramach tak, tej akcji. Do każdego tam twórcy czy wydawcy. I to zaczyna działać, ale ogólnym celem jest to, żeby zwrócić uwagę Valve na to, tak, jak to wygląda i że ten przelicznik polski domyślny powinien być inny niż jest. Tak, 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 bo faktycznie mamy jeden z najdroższych cen. No i walka dalej trwa. Ale w ogóle i Łokik się zainteresował sprawą. Czyli ale Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji? Konkurencji i Konsumenta. No, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O. Zapowiedział wszczęcie postępowania wyjaśniającego. I tam ktoś w oficjalnym statementie Łokiku można przeczytać, że oni się interesowali tą kwestią już wcześniej, ale to, że teraz ta akcja się pojawiła, dostarczyło im po prostu więcej informacji, dzięki czemu mogą działać, nie? No to bardzo spokojnie. To pewnie tak wyglądało, że pan Patryk z Łokiku zadzwoni do pana w Steamie. Ty słuchaj, Jones, bo taka sprawa jest. On najpierw się... Nie, no, pan Patryk powie do pana, to już wyobraźcie sobie scenę. Mr. Jones. Jones? To nazwisko. Mr. Newell bardziej, ale to poczekaj. Nie, bo to, no, wyglądało... to jest Bogiem. No właśnie w tym rzecz, że oni są wszyscy trochę bogami i to będzie wyglądało tak, że do pana Patryka przyjdzie pan Tadeusz. Nie ten z książki, jakby to inny pan Tadeusz. Już po prostu tak ma na imię. Wchodzi i mówi, że ma złe wieści. I pan Patryk mówi, co, kontaktowałeś się z Valve? A on mówi, no właśnie nie skontaktowałem się, bo z nim się nie da was kontaktować. To oni w ogóle zachowują się, jakbyśmy nie istnieli, nie? No i obawiam się, że trochę tak będzie. Nie wiadomo w sumie. Chociaż bo... może akurat takie jakieś urzędowe, rządowe instytucje traktują poważniej niż klientów przeciętnych, no nie wiem, klientów, albo na przykład media, bo to też różnie bywało z kontaktowaniem się z Valve. W sensie, że jeśli ktoś się skontaktował z mediów polskich, z Valve kiedyś i dostał odpowiedź jakąś, to było, szacun. To było 10 lat temu chyba ostatnio. To może było, więcej, to może było kilkanaście lat temu. Ostatni chyba udany kontakt naszej redakcji z Valve to właśnie było chyba jakoś 13 lat temu. Coś takiego, nie? A teraz w zasadzie to jesteśmy... No teraz wiadomo, że oni są jeszcze też więksi i tak dalej. Oni są sami trochę jak, kurde, państwo teraz z takim kapitałem. Trochę tak. No, więc tylko na równych sobie patrzą, słuchaj, nie? Czyli na nikogo. Czyli influencerów. Co tam? No, fajnie. Cieszę się, że jest, że jakaś taka inicjatywa oddolna odniosła sukces, zwłaszcza, że no, wymierne korzyści są z tego dla polskich graczy. Tak, i bardzo szybkie. I nie ma co też, bo widziałem też rzeczywiście jakieś głosy, że tam, że to jest takie dopominanie się o grosze, to jest tam coś tam, nie, ale to, nie, no. To chodzi o zasady. Nie chodzi o zasady, chodzi o pieniądze, ale chodzi też o to, że może dzisiaj dostajesz 20 zł, raz, że 20 zł to wcale nie jest mało. No. Wiesz, jeśli kupujesz ileś tam gier w skali roku, to oszczędzasz, możesz oszczędzić realne pieniądze na tym, że zostaną wprowadzone nowe przeliczniki. Także dużo fajnie. Awokado to by było z tego. Tak, jeśli przeliczacie na awokado, bo jesteście, no. Krzysiek, a ty lubisz awokado? Lubię awokado. No to fajnie. I co robisz z tym zielonym, jak zjesz już... Z kulką wokół, to wyrzucam, a tą kulkę to zjadam, tak. Okej, dobra. Nie wiem, czy... Wiesz, że ta kulka w środku ma jeszcze w sobie tę pastę, nie? Że to trzeba przebić, nie? Dobrze, fajnie. Orzechowa w środku jest. Nie, taka, no też zielona. Zielona, a dobra. Tak. To się nazywa guacamole chyba. Guacamelerka, graje sobie jakby co. Dobra, Jezus Maria. Skordy to już. Dobra, nieśmieszne to było. Dziękujemy wszystkim, którzy jeszcze nie zrezygnowali ze słuchania tego podcastu. Już nie piszą nienawistnego posta na jakimś serwisie społecznościowym, że Boże, to CD Action taki. I rozumiemy tych, którzy zrezygnują zaraz. Ale najpierw porozmawiamy o tym, że Square Enix po pierwsze zwalnia swoich pracowników w Europie i Ameryce. Jezus. Dużo się wydarzyło, nie będę tutaj się wdawać w szczegóły, dlatego że to jest, jak mówiłem wiele razy, to jest temat, którym będzie się przewijać i te zwolnienia będą i to nic, nie będzie lepiej, na razie przynajmniej, no. Na razie będzie coraz gorzej. Tylko, że jest powiedziane, co zwolnili, w sensie konkretne jakieś studio poszło, czy jakaś część osób z różnych studiów, które jednak się ostały. Wiesz co, no zakładam, że jeśli, nie wiem, czy jest mowa, tak, jest przede wszystkim
Nie wiem, czy są wymienione konkretne, a jak znowu, jak widzisz, znowu obsługuję telefon. No ja wiem, to jest gorzej, to jest drama. No, ale też jakby też nie ma takiego znaczenia, bo chodzi o sam fakt, że jest lipa straszna. Ale na przykład kolektyw, Square Enix kolektyw, czyli te indyki na przykład, nie? No bo większość studiów tworzących gry należących do Square Enix w tej chwili no, jest w Japonii, bo oni tam posprzedawali trochę i tak dalej. Ale tak, to raczej są, wiesz, marketingi i tego typu rzeczy, nie? Ale, publishing, czyli wydawca, IT, i właśnie i to te, ci ludzie odpowiedzialni za indyki, wydawane pod właśnie tą banderą Square Enix, to są główne, ale wiadomo, że może tam ktoś jeszcze być. Pani z Harrow jakaś też może poleciała gdzieś tam. W każdym razie to jest połączone z innym newsem o tym, że Square Enix chce wydawać mniej gier, za to lepszych i na wiele platform. I teraz tak. Faktycznie w tej chwili obserwujemy taki, to nie jest pierwsza taka firma, ale obserwujemy taką zmianę w tę stronę, żeby mniej się rozmieniać na drobne, że wydawcy teraz wracają do czegoś, co już robili kiedyś, czyli że będą wydawać potencjalnie właśnie mniej gier, ale za to większych i właśnie na większą liczbę platform, czyli możemy zakładać, że nie, Final Fantasy 17 na przykład, jeśli wyjdzie w ciągu najbliższej dekady, to wyjdzie na przykład na Switchu 2, co nie byłoby takie oczywiste. Nie wiem, tam wersja Finala 15 na 16 nawet nie była rozważana, ale 15 zwykła na Switcha pierwszego była w planach i została ubita, nie? Więc, no ale teraz już będzie możliwość taka, żeby właśnie zrobić to jak najbardziej multiplatformowo. Czy to oznacza na przykład nie wchodzenie z PlayStation w umowy takie, że nie na Xboxie? Nie wiadomo, ale zobaczymy. Przede wszystkim to jest, przypominam, Square Enix, czyli firma, która zasłynęła wieloma rzeczami, ale między innymi bardzo, bardzo, bardzo słynny było to, był ten cytat o Tomb Raiderze pierwszym. Pierwszym chyba, że on sprzedał tam 10 czy 15 milionów, pamiętasz to? I że są niezadowoleni ze sprzedaży. Co oznacza, tak, że spodziewali się czegoś, co było prawdopodobnie nie do osiągnięcia i teraz wiesz, sprzedaż 16 Finala też nie jest wystarczająca. I nie wiem, czy akurat ta, no wiadomo, że mogę sobie tam gdybać, nie? I oni wiedzą więcej, ale nie wiem, czy akurat ta konkretna firma powinna robić więcej, znaczy mniej dużych gier, to znaczy mniej, ale większe, bo wydaje mi się, że ich problemem właśnie jest to, że oni robią za duże te budżety, nie tylko ich problem, to jest ogólnie problem, że są za duże budżety, przez co na przykład trzeba dodatkowo monetyzować gry. Ja na przykład, nie masz takiego odczucia, jak grasz w takie te większe gry z Kurinik, że one są artystycznie przyładowane i są piękne i muzyka i gdzieś tam ktoś dba o te o taką warstwę graficzną mocno, nie chodzi mi o jakość, tylko po prostu o artyzm tego. Nie wiem, co, ale artyzm objawiający się czym? No tym, że ta grafika jest jakąś tam w konkretnej stylistyce tworzona, że ktoś tam właśnie dużo godził, poświęcił na... Nie, ja właśnie... Ja tak właśnie miałem z Forspoken, z tym... Ale gdzie Forspoken? Ale jak to Forspoken, no, jak to jest mnóstwo, realistyczna grafika? Właśnie, ale chodzi o to, że tam mnóstwo powstało właśnie jakichś takich artów, nie tylko koncept artów, ale po prostu artów, czy filmików w takim, w sensie filmików, Boże, filmów takich nie na silniku gry, tylko takich, wiesz, wyrenderowanych i tak dalej, mnóstwo tego było, które pokazywało klimat, świat gry, to się trochę rozumiało z rzeczywistością i że bardzo pompowana jest w to kasa, a sam gameplay nie jest jakiś taki, znaczy, wiesz, nie, no, nie, że tam te proporcje są jakoś dziwnie zachwiane. Nie, no przecież zaraz, gameplay Forspoken ci się podobał. No tak, no ale nie całemu światu i nie sprzedał gameplay do gry. Gameplay Finala 7 tego nowego, Rebirth, i gameplay Finala 16 ludziom się bardzo podoba. No dobrze, ale w dalszym ciągu mam wrażenie, że tam tej pary puszczonej w ten artyzm jest za dużo. W sensie, ja uważam, że... właśnie nie, słuchaj, no gdyby właśnie stylizowanie grafiki, czyli nie skupianie się na tym, żeby, tak jak był ten mem, że w 8 Rezydencie, tak, jest ta wielka wampirzyca i że ciekawostka, że jej, dobra, że no, jej dupa ma więcej poligonów. Więcej poligonów, czy tam wielokątów, tak, to się mówi po polsku, niż całe Resident Evil 1 czy coś tam, nie? To jest takie, no i właśnie nie skupianie się na tym, żeby to było jak najbardziej zaawansowane technologicznie, tylko właśnie wystylizowanie tego,
czyli zrobienie tego bardziej artystycznie, nie wiem, okami, jest mocno wystylizowane. No to jest super. No, jest, jest artystycznie, jakby zestarzało się do dzisiaj bardzo dobrze. Można zagrać to nawet w wersję PS2 i będzie ok wyglądała. A jednocześnie zrobienie takiej gry jest tańsze niż zrobienie silniejsze, na to, żeby była... No właśnie, dobra, ale zmierzam do tego, nie wiem, czy my się rozumiem, że mnóstwo gier Square Enix, czy jak ja sobie robię research do materiału, bo w nie gram, albo jak składam do czasopisma, to tych artów jest od cholery, ale to aż dlatego, za dużo. Że są ładne gry, jakby to są Japończycy, oni mają na pokładzie, mają swoich grafików. No dobra, i to jest powód tego, fajnie, że mają, ja się cieszę, że ci panowie ale pani uważasz, zarabiają, że ten... ale że ja uważam, że tej pary jest za dużo aż. Ale uważasz, że ten budżet jest przesadzony dlatego, że ktoś narysował 10 artów, a nie jeden? Nie, no nie, ale mam w ogóle wrażenie, że oni bardzo pakują kasę w tę część, co jest ważne, ja wiem, ale że tego jest jakby proporcjonalnie za dużo. Coś jak kasa na marketing Cyberpunk 2077, która w sumie część była przypalona w powietrze, bo za wcześnie to wszystko wystartowało. I że tego więcej było marketingu niż nie, samej no to gry. Jest, znaczy, wydaje mi się, że nie, ale nawet jeśli masz rację, to wydaje mi się, że mamy za mało narzędzi nawet, żeby spekulować. Zmierzyć, ja rozumiem gdzieś tam empirycznie. Wydaje mi się, że jednak większym problemem że jednak większym problemem jest to, że Final Fantasy 15 na przykład, nie, tam nie mówię 16, nie jest dobry, trzeba by to podzielić, ale na przykład, że takie Final Fantasy 15 powstawało miliard lat i w międzyczasie zdążyło zmienić nazwę w ogóle, w sensie, że to nie miała być nawet 15, nie? Że, okay. Że ten czas produkcji jest zbyt długi i on nie jest zbyt długi, dlatego może że się nie mogą zdecydować na ten na artyzm A czy artyzm to B. To samo było też z Forspoken i problemy z scenarzystami, no problemy z uchwyceniem, czym ta gra ma być i w ogóle. No może największym może problemem jest, wydaje mi się, uchwycenie dobrego gameplayu, bo to i oni wiedzą, że to jest kluczowe, nie? Tak naprawdę... No nie wiem. Życzę im powodzenia. Fajnie by było, jakby na przykład na Switcha 2 wyszedł Final Fantasy XIV, bo wtedy będę mógł grać w łóżku albo innych okolicznościach w Final Fantasy XIV. Tak. Tak. Marvel Rivals. Słyszałeś o aferze? Nie. A wy słyszeliście, ale aferka. No więc okazało się, że bo były zamknięte testy Marvel Rivals. Przypominam, że to jest ta gra, która jest Overwatchem, ale nie jest Overwatchem, jest Marvela i można grać w Marvel sobie, Watchem. To ja zarezerwuję. Marvel Watch? Nazwę. Dobrze. No i możecie tam sobie śmigać Spider-Manem, albo Lokim, albo Iron Manem, ale nie możecie o tym nikomu powiedzieć. A nie, możecie powiedzieć, ale tylko rzeczy pozytywne. W skrócie. Jeśli się ktoś zapisał do zamkniętych testów, między innymi jacyś tam influencerzy, dziennikarze i tak dalej, to w całej klauzuli musiałeś się zgodzić na to, że nie będziesz mówić na przykład satyryczny, nie będziesz dowcipkować na temat tej gry, nie będziesz mówić rzeczy negatywnych, które mogą się odbić na sprzedaży. Rząd chiński atakuje dwukropek? Nie wiem, co tam się wydarzyło. Oni tłumaczą, że to był błąd i w ogóle, że oczywiście zapraszamy wszelką krytykę i tak dalej. Wydaje mi się, że to mógł być błąd, w sensie, że to jest tak, że w firmie, która robi gry i wydaje gry, trudno byłoby, żeby zobaczyło to wiele oczu i wszyscy powiedzieli, nie, tak, zawrzyjmy taką klauzulę. Raczej to jest faktycznie tak, że dział prawny nie ogarnął. No. Ktoś w dziale prawnym dał dupy po prostu i dał taką, bo dla nich się wydało to na przykład... Oczywiste. Albo na przykład ktoś przyszedł z jakiejś innej branży, nie wiem, z jakiejś może w technologicznej, ponieważ jest więcej patologii niż w gierkowej, więc może. Nie wiem, no ale oczywiście zostało to wyciągnięte, posypało się bardzo, bardzo dużo, tak, raczej niezadowolonych komentarzy. Dziwnego. No i już tam wydali oświadczenie, że no sorry, to w ogóle jakiś to błąd jakiś i zachęcamy do dzielenia się krytyką i tyle. I no proszę nie nienawidźcie nas jeszcze, dopiero jak wyjdziemy. I okaże się, że mamy masę mikrotransakcji, których nie było w testach. Ale może się mylimy, może tak nie będzie. Ale życzę nam tego. No, ja też sobie tego życzę, bo ja chcę w to grać. Tak. Blizzard. A propos. To jest a propos nie tylko przez Overwatcha, ale też w ogóle przez cały klimat tego poprzedniego newsa. Blizzard podobno pracuje nad swoim Souls-like'iem.
Okej, okay, no ale poczekaj, oni anulowali teraz tego survivala, mm-hmm. ten art, pamiętasz, nawet w jednym z pierwszych naszych podcastów pokazywaliśmy słuchaczom, hehe, w sumie śmieszne. Oni czekaj, oni to anulowali? Tak, zostało to anulowane. W ogóle nie pamiętam tego, a to dawno zostało anulowane? Parę miesięcy. A, czyli gadaliśmy o tym, tylko już nie pamiętam. Musieliśmy o tym gadać, miesiąc albo dwa temu, gadaliśmy o tym, chyba jak był Wojtek. Chyba. Ten mógłbym się skupić, bo Wojtek był. Taki wspaniały człowiek. Słuchałem głosu i się rozmarzałem na przykład. Najpiękniejszy głos w YouTubie to pan Wojtek. Tak, tak, to prawda. I co? I jednak robią jeszcze jedną grę. Ty, ale w ogóle oni mogą robić masę różnych gier. Ja dzisiaj w ogóle widziałem... Dobra, powiem ci trochę tak zajawię, że quiz będzie związany ze skasowanymi grami. Ale jak zobaczyłem, ile gier zostało ubitych gier studia Rare, czyli tych od tam, od Banjo-Kazooie i Conquera i od tam, od no różnych innych gier. Oni zrobili bardzo wiele gier, ale też myślę, że z 10 razy więcej zostało ubitych na różnych etapach i to było przerażające, że przeglądałem listy i to chwilę tylko widziałem nową nazwę gry i Rare, więc myślę, że Blizzard i w ogóle firmy, które mają dużo pieniędzy, bo oni, większość tych gier chyba została zamknięta, jak już byli pod Microsoftem, w przypadku Rare. Wydaje mi się, że jak jesteś Blizzardem i możesz sobie pozwolić na to, żeby prototypować 10 gier na raz, no to wiele zostało ubitych i nawet się o tym nie dowiedzieliśmy. To, że my się dowiedzieliśmy o tej, o której teraz powiedziałeś, to z tym artem, który mamy w głowie, to dlatego właśnie, że ten art pochodził z ogłoszenia o pracę, nie? No więc tak. No i ma to być jakiś Dark Souls, to też wiemy w ogóle z ofert pracy. Kolejny Dark Souls, Boy Blizzard. Także... Ej, no... może w StarCraftie zrobią czas wrzesić markę. No może, no coś właśnie, no właśnie, FPS. No właśnie, jakiego byś chciał, to zabawne, że o tym mówisz. Zapraszam na quiz na koniec tego odcinka. W jakiej marce Blizzarda byś najbardziej chciał Souls-like'a? O Jezu, ja już wiem jakiej, no. Powiedz najpierw. Nowej. W nowej marce. Jakiejś nowej. Nie chciałbyś z jakiegoś, nie wiem, Diablo albo z... Warcrafta? Albo z Warcrafta. Znaczy, Warcrafta no, miałoby sens oczywiście. Warcrafta byłoby najbardziej chyba oczywiste. Kurde, no wariantem sobie pograć. Tam miał taki komiks, był poświęcony mu, gdzie on jakby stracił pamięć i był gladiatorem, więc jakby... Nie wiem, o kim mówisz i mnie to nie interesuje. Nie no, okej. Okay, no. Nie wiem, to pewnie no, ja jestem fanem uniwersum Warcrafta, więc mówię, że Warcraft. No wiem. Aha, i to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak, a teraz powiesz, chłopie, no bierz Starcraft albo Diablo. Nie, ja po prostu pomyślałem, jak zadałem to pytanie. To jest Vikings, okej. Okay, pomyślałem o Lost Vikings, bo przecież to miałoby sens w ogóle. No tak, w kontekście. To prawda. Jeszcze jako Metroidvania to miałoby sens. Albo asymetryczne. Metroidvania, ale Soulsy, które trochę wychodzą z Metroidvanii, prawda, przez eksplorację i to prawda, jest... Prawda. No, tak. No, kurde, fajnie, ale na pewno tego nie zrobią, bo po co, nie? Ta marka jest martwa chyba, ale no tak, najwięcej no, sensu ma Warcraft. Jest memem wewnętrznym. Najbardziej prawdopodobne jest właśnie chyba albo Warcraft, albo... Albo Hearthstone, tak, uniwersum Warcrafta. To jest Warcraft, nie wiem, ale kartami. Albo Warcraft, albo faktycznie nowa marka jakaś. Tak. Może mają ambicje, żeby pokazać, że oni są w stanie stworzyć dzisiaj nową markę, ostatnio która jest w 2016 roku Overwatch, nie? Nowa marka, więc... Czyli 8 lat temu. Tak, jesteśmy super. Starzy. Jezus, na śpianach to gramy premierę. No. Tak. I ostatni newsik, nie bez powodu dałem taki, że Red Dead Redemption może zmierzać na PC-ta po 14 latach od premiery. Pierwszy, ze sprawą pierwszy Xboxa? Czy ze sprawą... Ze sprawą... Taketwo. Nie wiem za czyją sprawą, pojawił się po prostu w launcherze jakiś kod, w którym jest wzmianka, że now available on PC. Tylko, że... dobra, zanim o tym na poważnie porozmawiamy, to przejdźmy do następnego segmentu. Dogrywka. Witam w nowym segmencie. Cześć Wojtku. Wojtku, który mówisz nazwę segmentu. Tak, cześć Wojtek, pozdrawiam. Nie słuchasz tego nawet, nie? To nie był wyrzut, to jest to po prostu tak... To był smutek. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu RDR-a, to odłóż telefon. Bo ja trzymam ten telefon jakby co, nie dlatego, że cię ignoruję, tylko dlatego, że mam tutaj temat. A, okej, bo ja bym tam wspomniał, że masz mieć dupie i grać w Tetrisa, no? Co tam? W Tetrisa na telefonie, proszę cię. Chociaż jest i jest oczywiście do niczego. No bo pomyślałem sobie, bo zaczynamy jak zwykle segment, w którym rozmawiamy o tym, co się wydarzyło 10 lat temu w grach wideo. Zaczynamy jak zwykle newsami nie sprzed 10 lat i nie z gier wideo, ale śmiesznymi takimi, które wydarzyły się w tym przypadku 18 i 19 maja w ubiegłych latach. I pomyślałem sobie, że skoro to jest Florida Man, to przecież
to ma wartość też taką właśnie czysto gierkową, do tego, że GTA 6 korzysta ewidentnie w tym trailerze, to nie wiem, tak. Raczej nie ograniczą tego do trailera, tylko będą normalnie wątki całe w GTA 6, które będą nawiązywały do prawdziwych wątków z Florydy. No więc pytanie, czy jakiś wątek, który tutaj poruszymy w tych ciekawostkach, teraz, albo w GTA 6. No bo na przykład 18 maja 2017 roku chłop chciał grzechotnika pocałować i grzechotnik go ujebał w język. Chciałem zwrócić uwagę, że w język, co oznacza, że on nie chciał dać mu buziaczka. On się chciał z nim całować. Ojej. Chyba. No i, ale... Ślimaczek chciał. Ale news, nie sprawdzałem, jak potoczyła się dalej jego historia, ale chciał ślimaka złożyć. No ale ponoć miał szansę na przeżycie wtedy, także... tak, po amputacji języka. Mam nadzieję, że nie, w sumie, że przeżył. No. Że korzysta z języka w mądry sposób na przykład. Tak, i w ogóle, że może z niego korzystać dziś. Inny człowiek, z kolei 19 maja, nie wiem którego roku, bo mi tutaj, nie mam tutaj tego napisane, ale 19 maja został aresztowany po tym, jak zasnął na sofie w mieszkaniu, do którego się włamał. W sensie włamał się do mieszkania, zwinął parę rzeczy, dokumenty, jakąś kasę i coś tam. I położył się na sofie i zasnął. Ale dlaczego to zrobił? No może się tak namęczył, może właśnie włamanie było tak męczące, że się zmęczył chłop i po prostu poszedł spać. Co jest? No, Floryda. Witam. To w ogóle Jacksonville, które jest w ogóle chyba jeszcze taką 300% Florydy. I bo tam jest w ogóle Jackson, bo to jest w ogóle więcej niż chyba jedno Jacksonville na Florydzie. Jeśli ktoś się orientuje w lorze Florydy, to... Jest właśnie ciekaw, czy w ogóle fabuła serialu Dexter jest z jakiegoś właśnie takiego powodu osadzona na Florydzie, bo tam dużo przypałów i morderstw też się dzieje. Może pewnie. Nie. Śmiesznie. Albo i smutno, nie wiem. No. Ale newsy sprzed 10 lat. No to tam. Bo mówiliśmy o Red Dead Redemption na PC-cie. No więc zaczynamy te newsy sprzed 10 lat newsem Red Dead Redemption w bazie Windows Compatibility. Wersja PC nadchodzi, więc wtedy było, że może po 4 latach będzie na PC-cie, a dzisiaj jest, może po 14 latach będzie na PC-cie. Ciekawe, czy już były, no bo były też takie głosy już, które mówiły o tym, że to jest bez sensu, bo to już tyle czasu minęło, że tak naprawdę, że ta grafa nie robi wrażenia, no ale teraz po 14 latach to już mi się wydaje, że grafika nie ma tutaj żadnego Ale oni wydali jakąś wersję tak, na zremasterowaną. Xboxa, tak, na Xboxa wydali zremasterowaną. Ale czekaj, ale na PS5 nie wyszło normalnie zremasterowane? Bo na Switchu też wydali w ogóle. Nie pamiętam, na Switchu faktycznie. No nieważne, no w każdym razie, ja nie wiem, czy ta gra się zestarzała tak, że ona w sumie jest, no faktycznie jakby ją ogrywać, no nawet jak sobie pomyślę, jak wygląda ruch postaci i tak dalej, jest. Z drugiej strony może to by właśnie fajne po ruchu postaci z RDR 2. Nie wiem, no ale zobaczymy. Może to jest właśnie znak, że robią coś więcej. Może. Że może robią tego RDR 1 na silniku RDR 2. Ale pewnie nie. W każdym razie myślę, że tak jak wtedy, 10 lat temu, nic nie oznaczało to, że to trafiło wzmianka do tego, do czegoś tam, tak myślę, że teraz też może nic nie oznaczać. Nie? I tyle, jeśli chodzi o tego newsika. Tu ciekawostka. 14 maja 2014, raport finansowy Take-Two. Pierwsza gra Rockstara na Xbox One i PS4 najpóźniej za rok. Mhm. I jaka to była gra? L.A. Noir. Nie, L.A. Noir dopiero 2017. Serio? Tak. Wow. W sensie to oczywiście remaster, nie? Ale dobrze mówię? Remaster, nie? Bo L.A. Noir się prywatnie na wcześniejszej generacji ukazał. Na PS3, nie? Czy gadam głupoty teraz? Nie, no to jest jakieś 2000... Tak, to jest raczej... tak, to jest na PS3. No w każdym razie... 2011. 2011 chciałem powiedzieć 2012, ale pomyślałem, 2012 to już blisko tej generacji, więc może nie, tak. Ale no okej. Okay. 2011 to brzmi sensownie, ale no jak, pierwsza gra... Jest 2014 rok i pierwsza gra Take-Two, jaka się ukaże... To jest port GTA 5. No tak. Oni nie robili wielu gier już na tym etapie, tak, nie? Tak. Aż do teraz. Boże, głupie, no faktycznie. No, zaraz chciałem tak jakoś, nie wiem... Ale doceniam optymizm. Tak, no właśnie, to było chyba moje główne... Ale też bardzo się nie pomyliłeś, bo faktycznie L.A. Noir w 2017 zostało wydane, ten remaster na ten... Super Hot.
Startowała kickstarterowa zbiórka nietypowego FPS-a z Nadwisły. No i tam chyba w niecałą dobę, dobrze mówię, że się udało... Tak, w niecałą dobę od rozpoczęcia zbiórki deweloperom udało się zebrać potrzebną kwotę. Fajnie, 102 tysiące dolarów mieli w chwili pisania newsa. No i potem... Sporo. No. I to jest polska gra, którą faktycznie jak się przegląda jakieś newsy zagraniczne, słucha się podcastów i tego typu rzeczy, to jest gra, którą zdarza mi się usłyszeć. Mhm. Nie? Coś tam zażarło, no. Że wiesz, jak na przykład o Ghost Runnerze raczej nie słyszę. Mhm. No tak. Czy wiesz, nie czy jak mamy jakieś takie inne, wiesz, duże, no, nawet wydaje mi się, że o Dying Light'cie rzadziej nawet słyszałem niż u Superchocie. Oczywiście to są jakieś tam moje doświadczenia i mogą być, nie mieć nic wspólnego z faktyczną rzeczywistością, ale no jest to gra, która odcisnęła się nie tylko w Polsce, ale na świecie, więc fajnie. Pozdrawiamy, jeśli nas słucha ktoś, kto na przykład jest z teamu Superchotowego. Tak. I ostatni newsik, też nie bez powodu. Tranzystor, zwiastun premierowy nowej gry twórców Bastiona. To tylko, że to 10 lat temu zwiastun premierowy, czyli premiera Tranzystora musiała być... Nie wiem, czy w ogóle o tym nie wspominał Wojtek. 2015... Że premiera Tranzystora była jakoś mniej więcej 10 lat temu. 15-16, bo pamiętam, że jak już ta gra wyszła sobie, to miałem taką fazę, że się uczyłem rysować bardziej, to sobie typiarę z Tranzystora rysowałem. W fajnej stylowie to wszystko było zawsze. To prawda. Oni w ogóle, ich gry w ogóle mają tak. ładność. Nawet ten Bastion. Mają klasę. Wyglądają bardzo charakterystycznie, ale dobra. Kiedy wyszedł Tranzystor, mój drogi? 15 co? Nie, 2015. No, skoro zwiastun premierowy był 10 lat temu. Zapowiadający. Nie, premierowy. 20 maja, czyli za 3 dni, jak to nagrywamy. Okay. No, fajnie. I to tyle. A teraz quiz. Dobra, no i quizik, mój drogi. Quiz tym razem. Nie mam nazwy, wymyśliłem parę, ale jak jeszcze była inna koncepcja tego. Ale właśnie ja lubię te nazwy quizów. Ale napisałeś, że już wyjeżdżasz i stwierdziłem, no dobra, no to się zbieram, już nie będę wymyślać dalej. Wymienię ci chyba 9 gier. Takim bardzo ogólnym, jednozdaniowym, nawet nie zdaniowym, tylko równoważnik zdania opisem, czym ta gra miała być. I ty mi powiesz, czy ona naprawdę istniała, była w produkcji. Chodzi o gry skasowane. Gry, które były w produkcji, ale zostały skasowane. I bardzo ładny tytuł. Czy to... Słucham? Bardzo ładny tytuł. Nie, właśnie nie, to jakby się... Powinno się rymować albo coś. Albo taki clever... Akcja zapis... kasacja! O nie, dobra. No, faktycznie lepiej, żeby nie było tytułu. Ale czy to są prawdziwe gry, które zostały skasowane? Czy je sobie po prostu zmyśliłem? No i w tym zadaniu pomógł mi ChatGPT. Dla mnie będzie też trudny ten quiz, dlatego że będę musiał pamiętać, ile masz punktów. Nie będę mógł zapisywać, bo na telefonie by było. Okay, pierwsza gra. Batman w wiktoriańskiej Anglii próbujący wytropić Kubę rozpruwacza. Miała być taka gra. Czyli mówisz prawda czy fałsz? Że prawda. Prawda. Coś mi się gdzieś tam... Batman Gotham by Gaslight i to jest normalnie adaptacja, miała być adaptacja komiksu z 89 roku, takiego jednorazowego komiksu. I jakieś tam nawet nagrania są i wiesz, Batman w pelerynie, ale takiej wiązanej tutaj. No i potencjalnie byłoby to spoko, nie? Ja bym sobie zagrał w to dzisiaj. Ostatecznie tam nic z tego nie wyszło, ale zostało jakoś... Ryzykowny manewr, nie? Właśnie nie wiem, czy taki ryzykowny, ale zostało tam uczczone, ten hołd został oddany w Batman Arkham Origins i w Injustice Gods Among Us, ale tylko chyba jakimiś strojami. Pewnie tak. No dobra, to już odpowiedź na to pytanie znasz. Strzelanka w świecie StarCrafta. No, prawda? Prawda. Prawda. Właśnie myślałem sobie, że to jest takie trochę za proste, ghost ale... Ghost. Ghost. Liczba pojedyncza. No, to tak. nie trzeba więcej. Turowe, mniejsze Dishonored. Fałsz, wyjąłem to prosto z dupy. Faktycznie tak śmierdziało trochę. Czyli na razie wszystko... wszystko poprawnie. Doom, ale to reboot przypominający Call of Duty. Prawda. Brzmi jak prawda, nie? I to jest prawda. Tak, bardzo Doom 4 prawda. Miał być mocno taki kinowy i
uderzać, próbować uderzać właśnie w klientelę Call of Duty i dlatego został ubity. Może film i by to uświadomić, to bez sensu. Nie wiem, no nie wiem. Fallout Online. Brzmi jak prawda. Jest to prawda, niestety, bo na razie masz 100% punktów. Mówię niestety, jakbym chciał, żebyś przegrał, to by ci zrobił trudniejsze po prostu. Ale tak, Fallout Online był grą, która powstawała trochę przed przejęciem przez Bethesdę, trochę po, ale ostatecznie się nie ukazała właśnie przez jakieś tam dysputy prawne pomiędzy Bethesdą a, Boże, a kim? A Interplayem. No. Super Mario 64-2. Nie, fałsz. Prawda. Prawda. Tak, miał być normalnie sequel Super Mario 64, który był... 642. Który był, w którym normalnie mielibyśmy... Miał być na tę przystawkę 64DD, czyli tę taką z dyskietkami specjalnymi. Okej, okay. Ja już ten żart mówiłem, ale powtórzę, bo mówiłem go w swoim materiale, że Super Mario zajęło 63 części, żeby w końcu zrobić dobrą grę. Myślałem, więc że zaraz zrobię Super Mario 65. No. Myślałem właśnie, że to będzie, że dlaczego, skoro Super Mario 64 takie dobrze, to dlaczego nie powstało Super Mario 65? No. Albo 64-2. No więc nie powstało z jakichś przyczyn. Pewnie im się tam nie poukładało i ostatecznie i ta gra stała się. Może Nintendo 64 była jakaś satysfakcjonująca. No, coś. W każdym razie, no. Dostaliśmy ostatecznie inną grę. Sunrise to ten festiwal, na który chodzicie na pewno. Jeździcie. Far Cry częściowo osadzony w Europie Wschodniej. Fałsz. Kurde, no niestety fałsz, tak. Możliwe w ogóle, że jakiś był częściowo osadzony w Europie Wschodniej, tak sobie teraz pomyślałem, ale nie, bo... Nie, nie kojarzę tego. Dobrze, jedziemy dalej. Kanoniczny sequel Taksówkarza z Robertem De Niro, ale to gra wideo. Brzmi jak prawda. Tak, to jest prawda. Brzmi jak straszny bullshit właśnie. No, ale właśnie. Brzmi jak coś niemożliwego. Ale ostatnio czytałem właśnie, że twórcy Sex Missy, tej naszej polskiej, tak, miał powstać sequel w ogóle. Vinci, o którym o Vinci rozmawialiśmy chyba w Plusie, tak? Czy więc jak nie, podczas nagrywek Jasu. A, okej. Okay. Tak? No. A nie w Plusie? Nie. No nieważne, no w każdym razie, no to też to ten sam reżyser. Okej, okay, tak. To chciałem tylko powiedzieć, że Makulski, tak, czy Makulski? Tak, Makulski. No, właśnie. To chciałem tylko powiedzieć, że powstał sequel, ale miał być wydany, czy został wydany scenariusz w formie książki, bo stwierdził, że nie chce przyjść jakby tego, wiesz, kultu filmu, pewnie popsuł, nie? Okej, okay. Ale kiedy? Długo 2000 po? To był chyba 4 albo 14. Nice. Tak. W ogóle wiesz, że ma być Killer 3 cały nie czas, wiem. Chyba to jest w powietrzu, nie? Czekam. Będziesz tam grał rolę gangstera. Bardzo zabawne. Kończymy się po nagraniach. Nie, no w sensie, no, spoko. Nawet bawi mnie to porównanie. Gdyby nie to, że on potem poszedł w politykę i to było tak, to nawet spoko. Dobra. Tak, gra Taksówkarz z Robertem De Niro 2. Przypominamy, że chodzi o kultowy film, tylko dość stary, dlatego to jest takie dziwne, że w każdym razie ktoś się za to zabrał, ale ostatecznie gra się nie ukazała i Martin Scorsese był ponoć odetchnął z ulgą, bo był od początku przeciwny robieniu tego sequelu. Właśnie ciekawe, jak to wygląda z prawami. Pewnie wytwórnia filmowa tak. On tam mógł tylko wspomagać smutki. I ostatnie. Poważniejszy Crash Bandicoot skasowany dlatego, że za bardzo przypominał Ratchet & Clank. Ja nie kojarzę żadnej takiej historii jakoś szczególnie. Osobiście. Ale trochę brzmi jak prawda. Dlaczego mówisz, że prawda, jak nie kojarzysz? Miałeś powiedzieć fałsz. No dobra, masz 100% punktów, teraz ci mówię. Crash Bandicoot Evolution. Kojarzysz taką nazwę? Tak, kojarzę. Tam była jakaś postać imieniem Fufi, która była zwierzęciem, które potrafiło przekształcać się w inne kształty i coś tam. Nawet jest logo Crash Bandicoot Evolution, ale nie wiem, właśnie... czy to jest. W każdym razie Traveler Styles. Niestety. I no, i ponoć tak, zostało ubite, miało w ogóle mieć elementy RPG. I zostało ubite właśnie przez to, że za bardzo przypominało Ratchet & Clank. Ja generalnie widzę tu jakieś chyba fanarty bardziej z tego wszystkiego. Nie mogę znaleźć jakiś. No bo sobie raczej nie było. Tak, Crash Mania musimy przejrzeć. No nieważne. Gratuluję. Dziękuję. Nie zdarza się to często, ale miałeś 100%. Ale w ogóle... Ale
Strzelałeś, nie? Nie. Strzelałem. Nie miałem odpowiedzi na pytanie, ale czułem, ale jakaś informacja gdzieś mi się kiedyś obiła, że był ten Vampiren, że coś jeszcze było z online, coś kojarzyłem, okay. I bardziej tą sugestią się kierowałem, a nie tym, że mam wiedzę, bo przeczytałem Wikipedię. Mm-hmm. Nie, że gdzieś tam ta moja gamerska wiedza obijała mi się. No, ogólnie to w tych quizach jest spoko, wydaje mi się. Nie mówię tylko o naszych quizach, ale w ogóle o quizach growych, jest właśnie fajne jest to, że często właśnie pomaga ci w rozwiązaniu jakiegoś, w sensie odpowiedzeniu na jakieś pytanie, nie bezpośrednia wiedza, tylko taka właśnie niebezpośrednio dookoła, nie? Dookoła, że nie, to niemożliwe, żeby było to, bo coś tam, nie? No tak. No okej, faktycznie Fallout Online był możliwy. I też no brzmi jak coś bardzo prawdopodobnego. I brzmi jak coś, w ogóle zagrałbym Fallouta, trochę nie podoba mi się w koncepcji 76, to tak zupełnie króciutko, nie podoba mi się trochę tam to, że to nie jest takie prawdziwe MMO. Ja bym zagrał Fallouta, który jest prawdziwym MMO. No. Nie? Czyli nie takim, że... Czyli faktycznie, że można zniukować Phila Spencera, ale że to jest w jednym miejscu na całym świecie, nie? Mhm. To jest... Dlatego też na przykład nie lubię w MMO instancjonowanych. Ja tak samo nie lubię. To jest domków, IMO, nie lubię w ogóle IMO instancji. Strasznie chybiony pomysł, bo jedyny... Ale ty lubisz przecież instancje w WoWie, bo lubisz WoWa. Ale nie no, ale to są dungeony takie, wiesz, instancjonowane, ale chodzi mi, że masz swój domek. Jedyny sensowny sposób, żeby to fajnie zrobić, to było tak, że każdy widzi twój domek i każdy może do niego wejść. Bo inaczej wszyscy mają w dupie twój domek. To jest nie do zrobienia, proszę, normalnie, ale no. Nie, no jest do zrobienia, tylko wtedy to jest bardzo ekskluzywne, ale da się to pewnie ogarnąć. Wydaje mi się, że da się to ogarnąć. Nie wiem, to brzmi jak chory kot jakiś. Wrzucasz, robisz duże miasta i w miastach normalnie masz poza sklepami, do których wchodzisz i tego typu rzeczami masz normalnie domy ludzi. No dobra, no ale to wtedy by się do niemotycznych rozmiarów rozrosło, jakby na przykład... No ale możesz zrobić wieżowiec, nie? No i niech to będzie tak, że jest kilka pięter i wiesz, jest wiele różnych domów, nie? Kurde, trudne, no nie wiem. No to dobra. Co, przechodzimy teraz teraz do waszych komentarzy. Wróciliśmy i mamy odpowiedzi na wasze komentarze. Tak, w tych oto małych ekranikach. Tak, jak wiecie, że w ogóle komputery teraz mogą być takie małe, niesamowita sprawa. Dziwne. Ja się odniosę zbiorczo, bo parę osób pisało, na pewno mogą się bardziej precyzyjnie wysłowić. Chodzi o komentarze związane, czy w ogóle o naszą rozmowę związaną z Helldivers i z blokadą gry dla ludzi, którzy nie pochodzą z krajów, którzy nie mieszkają w kraju, w którym są, jest dostęp do PSN-a. Uderzyłem o biurko. Uderzyłem. Jeśli zabrzmiało to, jakbym bagatelizował te kwestie, to nie, no, to przepraszam. No. Na pewno nie chodziło o bagatelizowanie. Chodziło mi o to, że dla nas, naszej perspektywy polskiej, na którą wpływ ma przede wszystkim zachodni dyskurs, czyli przede wszystkim anglojęzyczny, czyli przede wszystkim amerykański, jakby w naszym, nie kręgu kulturowym, ale w naszym... Kręgu graczowym? W naszym kręgu dyskusyjnym, powiedzmy, na pewno więcej osób narzekało na te kwestie związane z Helldivers ze względów, o których rozmawialiśmy, czyli ze względu na to, że to jest konieczność połączenia... To jest konieczność zrobienia czegoś, żeby grać w grę, w którą już gram, więc to jest nowa rzecz. I konieczność założenia konta, którego być może nie chcę mieć. Zwłaszcza, że też słusznie zwróciliście uwagę też w komentarzach, że PSN ma historię taką sobie, jeśli chodzi o wycieki danych i tak dalej. Nie wiadomo, że to też jest tak, że wycieki danych mogą się pojawić z dowolnego jakby tego, więc jeśli macie gdziekolwiek konto, to nigdy nie jesteście w 100% bezpieczni. Niemniej, na pewno zakładanie kolejnego konta, przy czym też mówiłem, że każdy powód, żeby, no pewnie nie każdy, ale myślę, że większość tych, które były podnoszone, żeby krzyczeć w związku z tą sytuacją, był jak dla mnie zupełnie legitny, nie? I to nie jest tak, że bagatelizuję, że ktoś ma, nie wiem, ktoś mieszka w... nie wiem, na przykład Litwa, Łotwa, nie? I tylko, że chodzi mi o to, że z perspektywy gracza polskiego, Litwa i Łotwa, jakby nas to nie dotyczy w większości. Dlatego chciałem się skupić na tym konkretnym temacie, no ale jakby no, chyba udało się, nie? Ostatecznie tak. Krzyk był głośny, został zauważony i no i się ugięli, no bo to było z dupy wymóg, nie? Więc, tak. Więc no.
Przy czym tam jeszcze pojawiły się kolejne problemy, że gra niemożliwa do kupienia w tych ale... Chyba ze Steama zdjęta, coś ale tam. No, widać było od razu po tej reakcji, że no, że to zostanie ostatecznie doprowadzone do... Tak, do ładu do jakiegoś ładu, nie? Zwłaszcza, że też mówimy o grze, która... No i twórcy się nie spodziewali aż takiego sukcesu. Tak. I chyba nikt się nie spodziewał. Więc to jest coś, co należy pielęgnować. Aż taki sukces to jest coś, co należy ze wszelką ceny pielęgnować, jest. Nie? No. To moja odpowiedź na wasze komentarze. Ja chciałem tylko wyróżnić Mrs. Kazuya. Pozdrawiam nawiązania do Tekena, że żużel, piękny sport, skręcasz w prawo, jedziesz w lewo, też mnie to zawsze bawi. I chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jak na sport motorowy, gdzie jeżdżą sobie te brrr i jeżdżą w kółko. Nie masz hamulców, hamujesz stopami, hehe, albo wirażami właśnie, to te motocykle są strasznie brzydkie. Zamiast się, kurde, jakieś odwalić fajne, to no, wygląda, no... wygląda jak motorowy Simpson. Ty, ale jak idziesz do lasu na grzyby, nie? Co na pewno robisz bardzo często, to w najlepszy garnitur się ubierasz, czy jednak w coś, co możesz pobrudzić? O Jezu, ale no, jakieś motocrossem, jest... jakieś motocross, masz fajne te motocrossy. Ale one nie są takie, że się brudzisz po pierwszych 20 metrach jazdy. To? Czy się czy no jest? Nie, no brudzisz się, jak skoczysz z tam jakiś tym... Nie wiem, no mi się wydaje właśnie, że żużel jest taki, że oni tam mają, że to jest takie właśnie, że to ma być takie, wiesz, jak Mad Max trochę, nie? No tak, ale chociaż nie miej tu, kurde, szprych, ja wiem, że te szprychy są po coś, że to ma sens technologiczny. Nie miej szprych, zmieńcie wszystko. Zmieńcie jakieś ładne. No. Dobrze. Ja grałem w Mario Kart, ja wiem, że się da to zrobić. Dokładnie. iGriff, iGriff przez 2V, Team Crash, hashtag, to też bardzo ważne. I twoja morda obok, więc to jest bardzo zabawne. Czemu mówisz morda? Widzisz? No masz morda. Wyrwało ci się, jeszcze nie zauważyłeś, że jeszcze nie przeszedłeś do plusa no. I już mnie obrażasz. Polecam, jak ktoś usłyszeć, jak on jest dla mnie niemiły, to polecam wspieranie nas przez YouTube'a lub przez Spotify. Jemu hamulce puszczają, odpinają mu się wrotki. On jest słodki jak łaskotki ciotki, ale czasami odpinają mu się wrotki. Ktoś nam napisał, że właśnie że musiał przesłuchać wszystkie. Pozdrawiamy. Nie mogę znaleźć jego komentarza. No to było, bo to tam było pod ktoś plusem. Jeszcze pytał chyba, aha, pod plusem, to był ktoś tam jeszcze pytał, że w ogóle co my za płyty słuchaliśmy, to płyty, które mówiliśmy, to też było, chyba tak, to było, nie powiedzieliśmy tego w plusie, to Bokoni. Było Bocconi się pisze. Tak, dobrze, Milkusek. Ale jak nie chcecie słuchać wulgaryzmów, na przykład, tam są, nie ma dużo bardzo wulgaryzmów, ale jak nie chcecie słuchać o randkowaniu z twoją starą, to nie słuchajcie. Dokładnie. Ale chcecie, nie? Milkusek w kontekście No Rest for the Wicked, o którym mówiliśmy. Słuchaj, a nie uważasz, że ta gra ma delikatnie zepsute hitboxy i nie denerwuje cię to, że jak uderzysz mopka, to nie przerywa mu animacji ataku? Nie wiem, czy mnie to denerwuje. Ta gra chyba nie ma... Nie wiem, ja tego nie odczułem, że mam zepsute hitboxy. Odczułem, że ten czas, okienko na wykonanie na przykład kontry albo bloku, albo, może nie bloku, bardziej kontry, jest tak małe, że musisz się uczyć tych animacji na pamięć. To jest głupie. Nie wiem, ja zupełnie tego nie czuję. Fakt, mam też wrażenie, że ta gra jest zbyt precyzyjna, że wiesz, tam faktycznie... bo gry czasami fałszują rzeczywistość, no tak. Nie? Że platformery tak gramy, mają. Gramy w platformówki, więc tak, platformery tak mają, że nie musisz być na platformie, żeby ci udało wyskoczyć, tylko tak, możesz lekko z niej niby zlecieć, ale gra to zaliczy jako odbicie się. Jak już o tym wiesz, to wiesz na przykład, że da się zrobić tak, żeby stać właściwie w powietrzu, nie? Dokładnie tak, no. Więc tu tego nie ma, ta gra jest hiperprecyzyjna, co jest męczące, no. I nad Sekiro to... nie jest aż tak niemiłe. Ale to wszystko wydaje mi się, bo to są, nie są rzeczy fundamentalne i to są wszystko rzeczy, które mogą zostać tak, to poprawione. Tak, właśnie, że dobry tweak, nie? Bo ta gra, bo to jest early access cały czas. Tak, no? Dlatego no, też o tym właśnie namówiłem, powiedziałem w materiale na szczęście, że to early access, ale że może mogłem to bardziej podkreślić, że warto. Nie, no wiesz, ludzie będą mieli różne zażalenia do tego, no i tak, wiesz, to teraz jest w interesie. To jest gra, która trochę dzieli graczy, nie? Pewnymi rzeczami, że niektóre rozwiązania są super, niektóre są znikąd. Też gadałem się z kumplem ostatnio, byliśmy na spacerze, to... Gadaliśmy o Rest for the Wicked, że ta gra jest... Co? Chodzisz z kolegami na spacery? No jeszcze z dzieckiem. A, okay. No, że ten, że... Już chciałem, żeby... Że ta gra chyba miała być czymś zupełnie innym, ale po drodze zostały różne decyzje podjęte i pewne rzeczy pozostawały. Ale to szczerze, to co powiedziałeś teraz, to dotyczy mnóstwa gier. Ale nie jest to tak widoczne. Nie wiem, czy jest tak szyte, ale... takimi, wiesz, okay. No takimi grubymi nićmi. Fortnite, najpopularniejsza gra na świecie. Tak, jak te ciasteczka. Tak. Forfeiter. Forfeiter Battle Royale. To miało być inną grą na przykład, nie? Zupełnie. Tak. I to też widać.
chociażby po tym budowaniu. Jak tak. Łódź, jeżeli chodzi o CD Action Expo, pisze Makro 9385, to rozumiem, że w studiu następnego CD Action R będzie Energik. Pomidor. No nie, nie róbmy tak, ale tak, możliwe, a... że no nie wiem, powiecie co Dobra, to co, tym niezręcznym akcentem możemy zakończyć odcinek. Dziękujemy za to, że nas słuchacie. Aha, przepraszam, to jest to, możesz kończyć, bo ty lubisz sobie zakończyć ten odcinek, proszę. Ja... Dziękujemy, że nas słuchacie, dziękujemy, że jesteście, dziękujemy. Dziękujecie? Dziękujecie czasami nam, że jesteśmy, to jest nam bardzo miło i dziękujemy, że nas wspieracie. Kirby wrócił do Michy i tyle chciałem powiedzieć. Do Trzymajcie następnego. Kciuki, żebym miał komputer na następny odcinek, bo mnie szlak trafi. Ja w ramach tego Solidarności też nie wyciągnąłem swojego komputera. Tak, ale też czasami nie wyciągałeś, jak miałem komputer, więc... Cicho. Do widzenia, cześć. Państwu!